Dobry wieczór Państwu, jesteśmy online, powiedziała Pani Karolina. Dobry wieczór, zaczynamy nasze opóźnione spotkanie ze studia Krzysztof M. Bednarski. Tę książkę, wokół której dzisiaj się spotkamy. I bardzo proszę o uwagę, o zaprzestanie już rozmów. Pozwólcie, że naszego gościa, a w zasadzie tę książkę. Duży wyimek z tej książki znajdziecie w ostatnim numerze, numer 1-2 Konteksty. W szóstym odcinku z Archiwum Artysty. Ten rozdział Krzysztofa Bednarskiego w Kontekstach rozpoczęliśmy w 2019 roku w numerze Planeta Schulz. Poszły dwa pierwsze odcinki. Pierwsze odcinki z cyklu z Archiwum Artysty. I jeśli chodzi o książkę, wokół której się spotykamy, to ona towarzyszy wystawie w Mocaku. Jest to publikacja towarzysząca wystawie w Galerii Sztuki Nowoczesnej w Krakowie Mocak. I dzięki pani dyrektor Annie Marii Potockiej i kuratorki, redaktorki tej książki, spotykamy się dzisiaj wokół tej książki, pani Martynie Sobczyk. Ja się nie zdążyłem z nią połączyć, nie wiem, wysłałem wszystkie jej linki, jeżeli ona do nas dołączy, to proszę bardzo o wpuszczenie, bo też miałbym do niej pytanie. Nie wiem, też wysłałem linki do pani Maszy Potockiej, nie wiem, czy się dołączyły, też wtedy proszę o wpuszczenie. Dostały te linki. Przeczytam jeszcze tylko z tej właśnie redakcyjnej strony, ale to Państwo mają na stole, to mogą przeczytać, że symbole życia po śmierci, rzeźba komemoratywna Krzysztofa Bednarskiego, dwujęzyczna, więc oszczędzę uszu Macieja Krupy i wszystkich anglojęzycznych i przechodzę dalej. Kurator Martyna Sobczyk, Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie Mocak Muzeum. I ta wystawa w Krakowie trwa do 22 marca 2022 roku. Kto ma okazję być do marca, 13 marca 2022 roku, to serdecznie zapraszam, żeby zobaczyć wystawę. A kto chce zobaczyć sarkofag Zagajewskiego, w październiku, 10 października odbył się pogrzeb. O tym sarkofagu pisze i książka, i w tym naszym odcinku szóstym, bo kończymy dwoma tekstami z tej książki o sarkofagu Zagajewskiego i sarkofagu Pendereckiego. Pogrzeb Pendereckiego jeszcze się odbędzie i to w przyszłym roku. Kto jest w Krakowie i w ramach godziny otwarcia kościoła świętego Piotra i Pawła na ulicy Grodzkiej, jak się idzie w kierunku Wawelu, to jest taki kościół z figurami, to tam właśnie w tej krypcie spoczywają wybitni ludzie kultury. Jak wiecie Państwo, na Skałce, gdzie nie chciano pochować, niektórzy nie chcieli pochować Czesława Miłosza, już się krypta wypełniła zasłużonych wielkich artystów i ta właśnie krypta w kościele świętego Piotra i Pawła będzie pełnić taką funkcję jakby przedłużenia. Miasto tam ulokowało miejsce dla wielkich artystów. Czy coś jest... Nie, wszystko idealnie. Wszystko dobrze. Wszystko dobrze, no bo widzę jakieś gesty. Bo wiesz co, bo dzięki osobie, która dobrze pracuje, możemy widzieć się na ekranie pewnie. Dziękuję, ale wszystko jedno. Pozwólcie, zazwyczaj zabieram za dużo czasu wam i nie możecie się skoncentrować ani skupić na spotkaniu. Chciałbym prosić o to, że zaraz oddam głos z powodów technicznych. Szczęśliwie dzięki pani Karolinie zainstalowaliśmy się, możemy rozmawiać, ale
żeby uniknąć pułapek, pogłosów i innych rzeczy, to ja jak skończę, to obiecuję, że się wyłączę i będziemy z kolegi komputera rozmawiać i puszczać materiał dostępny, ponieważ już została ta lekcja opanowana. Bardzo proszę o wyrozumiałość. Gdyby mimo wszystko, jak kolega powiedział, artysta, jesteśmy z innej epoki i nam idzie trochę pod górkę. Nie wiem, czy w czyśćcu, czy nie, ale będzie to trudne. Więc pozwólcie, że skończę. Wystawa, krypta, wiele pomników sztuki komemoratywnej, czy nagrobnej, sepulkarnej, ale o tym nie chcemy dzisiaj mówić. Może za nadto w tej książce to wszystko macie. Artystę poprosiłem o to, który obserwował i słuchał między innymi wystąpienie pani Magdaleny i żeby śledził te wywołania jego czy odniesienia się, że chciał też i tak skonstruować ten pokaz swoich prac, żeby nie tylko to były te prace związane z wystawą, ale żeby wprowadzić państwa, jak one na siebie nakładają. Ja jeszcze jedną rzecz powiem i na tym zakończę. W tym szóstym odcinku w kontekstach przedrukowaliśmy wszystkie generalnie teksty najważniejsze z tej książki, to znaczy wprowadzenie pani Anny Marii Potockiej, która na filmie, którego państwo nie zobaczą, że nie chcemy tracić czasu, ale dostaliście linki i będą opublikowane linki w kontekstach i na kartach i są na pewno dostępne w Mocaku. Można wejść w film o sarkofagu Zagajewskiego, jak powstawał, i o sarkofagu Pendereckiego, jak powstawał. I w tym filmie o Zagajewskim pani Anna Maria Potocka trafia w samą dziesiątkę, w sedno niezwykłości artysty, z którym się dzisiaj spotykamy, czyli jego słuchem, nastawieniem ucha, zresztą no, życia, jak państwo się zorientują, nastawieniem ucha i słuchania poezji, poetów. Jest w jednym z odcinków poprzednich w kontekstach Pot na marmurze, moje inspiracje poetyckie. To są nie wszystkie, to jest zaledwie początek tego. Więc tak samo tekst nie tylko pani Anny Marii Potockiej, ale tekst pana Waldemara Baraniewskiego, ten z książki, jaki tutaj jest obecny i wprowadzenie kolegi, ale także mój tekst polecam, który specjalnie napisałem do tej książki. On się powtórzy w tym szóstym odcinku, gdzie piszę o sztuce komemoratywnej, symbole życia po śmierci Krzysztofa Embednarskiego. To jest to wprowadzenie. Już jesteście państwo zaopatrzeni w tę wiedzę, gdzie sięgać po książkę w Krakowie, w Mocaku, gdzie oglądać wystawę, gdzie zejść do krypty, a teraz już schodzimy. Muszę się rozłączyć, wyłączyć, żeby artysta doszedł do głosu i zaczął swoją prezentację czy rozmowę z państwem. Nie włączył mikrofon. A i mówisz? Nie ma. Już jestem, słychać mnie. Tak. Ale widać. Widać i słychać, tak. Pod koniec zatańczę, ale ten. Chciałem tylko powiedzieć, że. Nie chciałbym się powtarzać, czyli nie chciałbym mówić tego, co jest w książce wydanej przy okazji tej mojej wystawy w Mocaku, co jest zresztą niezwykłą sprawą, chyba pierwszy raz w historii sztuki, że w muzeum, znaczy współczesnych, bo kiedyś rzeźbą nagrobkową zajmowali się sami wybitni, najwybitniejsi rzeźbiarze. I nie było to nic wstydliwego, a wprost przeciwnie, przeszli do historii dzięki tym nagrobkom. Ale tu zrobiła się jakaś taka luka, którą szedłem, nie chcąc, nie chcąc, bo to tak życie się potoczyło. Ale tutaj chciałem dzisiaj mówić wam o pewnym kontekście, znaczy skąd to się wzięło, że to teraz z takiej perspektywy wieloletniej widzę, że to wszystko prowadziło mnie do tego, żebym utrwalał pamięć
Same takie propozycje nie do odrzucenia i i chciałem nawiązać do paru wypowiedzi waszych, bo ja nie mogłem śledzić dzień po dniu, ale wczoraj na przykład trzy wypowiedzi, których sobie wynotowałem, takie słowa, które wokół których zbudowałem tą moją narrację wizualną. Jest tyle tego, że pewnie nawet 1/3 nie zobaczymy, ale spróbuję właśnie nie przez słowo, tylko bardziej przez obraz z krótkimi komentarzami. Ja mam też ten problem, że moje prace wyrastają z mojego doświadczenia i wokół każdej pracy jest historia, czasami bardzo związana choćby przez przyjaźnie z tymi ludźmi i tak dalej. Tam to, co jest w tym, zresztą w tym wydawnictwie, to jest takie troszeczkę szczątkowe. Pewnych rzeczy też oczywiście nie można sprowadzać tylko do anegdot i ja na przykład kilka ładnych lat spędziłem w bliskości takiego wielkiego człowieka, Jerzy Grotowski, ale nie napisałem o tym książki i nie napiszę, a ktoś tam był 3 dni i zostawił po sobie, z tego zrobił, wiesz, publikację. To pewna jest sprawa też zachowania pewnej dyskrecji wobec osoby, której znałeś. Ponieważ Zbyszek wspomniał wczoraj o takiej mojej pracy, do której jestem też emocjonalnie przywiązany i która jakby tutaj się świetnie mieści w tym temacie. Mianowicie 30 lat temu mniej więcej stworzyłem, nagrałem, to też wszystko jest, zawsze są wspólnicy takiego dzieła. Ja mogę po imieniu powiedzieć, bo akurat moja żona pracowała dla radia, wtedy moja włoska żona radia i miała taki super magnetofonik, który ten i na przyjęciach różnych nagrywaliśmy głosy przyjaciół. A ponieważ to było Towarzystwo Wielonarodowe i każdy nagrywał tylko taką jedną frazę, mi senti, słyszysz mnie. I to w kilkunastu językach zostało nagrane, a potem z Hubertem współpracownikiem, zresztą Westkemperem, Hubert Westkemper, który dźwiękowiec, z nim zmiksowałem te nagrania i powstał z tego niezwykły utwór, który chciałem wam na początku puścić. Tak jak mówił wczoraj. Udostępni jest, tak, ale teraz dźwięk. No to nie, to musisz wejść na ten. Tak. A mam już tutaj w przeciwną stronę moment. Mamy cierpliwości. Oczywiście to będzie tylko kilka minut. To jest prawie godzinny utwór, gdzie są w każdej części jest głównym takim głosem jest dziecko, które pyta się, słyszysz mnie? To dziecko jest z mężczyzną w tej chwili oczywiście. I to jest na zasadzie takiej przypływu, odpływu, takiej fali. Są głosy, które prowadzące, a potem to się wszystko zmienia w jakby taki szum. Ja wystawiłem w Muzeum Dunikowskiego w 90 roku i zrobiłem taką pierwsze
w Królikarni, czy znacie to muzeum. Pierwsze piętro zamknąłem szybami wentylacyjnymi i te głosy były zamknięte w tych właśnie szybach wentylacyjnych. A propos oddechu, bo tam była sprawa wczoraj oddechu i to też się wiąże jakby z oddechem, no choćby wiesz, no to słyszenie tego, co... Dam wam trochę posłuchać. Bo to jest taki dramatyczny głos amerykańskiej malarki. Nie wiem jaką... To jest dobrej jakości nagrania, ale nie wiem jak u was tam słychać. No. Can you hear me? Nie słychać słowa. A, jak gdzie? Ekran w ogóle. To od początku. Poczekaj, to muszę stopnąć. Stop. I od początku musisz go nastawić w ogóle. Mówiłem, udostępnij ekran tu. Udostępnij, tak. I teraz? Wejdź na Misenti, ale od początku. No to pójdzie chyba od początku. Jak nie pójdzie, no to już daję wam 4 minuty do przesłuchania. No ale to jest godzinny utwór. O. Can you hear me? Od środka. Słyszycie? Can you hear me? Tak. Słyszycie mnie? Tak. Słyszycie mnie? Can you hear me? Tak. Dobrze. Can you hear me? 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 To jest. Ja wszystkich tych ludzi rozpoznaję po głosie. Kilku już nie żyje. Senti. Carolina, senti. Jest około 8 szwedzki. To wszystko idzie jak fala. Taka. Potem jest taki nagły cykły. Zmiana tych głosów prowadzących. Możemy, bo nie będziemy mieli mało miejsca dla innych tutaj rzeczy. W każdym razie oczywiście jak to się słucha przez dłużej, to wtedy dopiero się wchodzi tą no nie ma ten, co dużo komentować. W każdym razie ja to po raz pierwszy wystawiłem razem z taką pracą, to bym musiał wam pokazać. Teraz musimy jakoś
gdzie tutaj przejść do następnej. Czyli zatrzymaj udostępnianie. I teraz pokażę wam kontekst, który, ponieważ kiedy dostawał Roman Polański doktora honoris causa na Uniwersytet Sapienza i ja zrobiłem taką wystawę, połączenie tych głosów razem z taką pracą Trawa tylko trawa. To było 10 tysięcy metrów drutu kolczastego. Gdzie tutaj, poczekaj, gdzie ja mam, jak tutaj mam wejść na swój ten zbiór, gdzie masz? Tu mam ten mój zbiór, tak? No i teraz wejdź, zaczekaj, jeszcze wejdź na udostępnianie. Czy wejdź, co chcesz pokazać? Trawę, na grobki wykład to hasło, no tutaj, aha, tu było te pasaże słoneczne, ale to później. Jak mam się podłączyć na ten obrazki? Tak. I... No to powiesz wstecz. Tak jak ty sobie. Czyli gdzie? Tutaj mam? No tu swoje. To, od to, to już jest. Zacząć, no to od tego, tak. Po kolei. No to teraz. A to już jest? Ekran. Aha, tu udostępnij ekran. Dobrze. No. Okej, okay. I to chyba będziemy lecieć liniowo. Teraz tak, udostępnij ekran, świetnie. Tak? Tak. Jest widoczne już? Tak. To jest, ta, to jest realizacja późniejsza Muzeum Dunikowskiego. Willa Paladiańska, znaczy zrobiona na wzór Willi Paladiańskiej, wiecie, że karnia. I ja go zamknąłem właśnie z tymi szybami, to całe pierwsze wentylacyjnymi, całe pierwsze piętro. I to widać te kolejne obrazki, jak będę pokazywał, tak? Cały ekran. Tak. I tu jest, zaczyna się od wschodu słońca nad morzem do zachodu w górach. Tutaj macie też szyby. O, tu, a tu jest. Pełny ekran. Aha, a. Zaczyna się o. Jeszcze ten zielony, jeszcze zielony guziczek. Aha, dobrze. Ten mały taki zielony. Aha. Po lewej. O, tak? Nie, lewa obraz. Tak. Obraz i zielony przycisk. Czerwony, żółty i zielony. I ten zielony. Czerwony, żółty, zielony. Jak na... Trafiliście na dwóch. Lewy górny róg tego skarżu. Aha, jest tak, który mam nacisnąć zielony, tak? O. I te... To, ja to nazwałem... Tak, tak, tak. Ja to nazwałem w tej willi Dunikowskiego, przez to, że to... jest właśnie według Paladiańska, znaczy 3 wieki później zrobione, ale też to z architekta włoskiego i to zamknięcie tym szybami wentylacyjnymi całości, co się wyśmiewali w tym ze mnie wtedy, mówię, a co tu jakiś remont robił, to 30 lat temu, zresztą mało to było. I w każdym razie ten dźwięk był rozchodził się w tych szybach wentylacyjnych, te głosy i zaczynało się właśnie wschodem słońca, gdzie tutaj mogę przesuwać to. Nie idzie. Jak to teraz przesuwać, poczekaj, żeby szło? Spacja. A, zaczekaj. Nie trzeba wyłączyć, nie. Albo zielony. Weźmy to zielone. Prawo, lewo, albo górę. Jak teraz? Nie, to jest to samo. Przesuwać. Spacja. Powiedzieli spacja. Było dobrze. Tak? Włącz zielony. Tak. Góra, gół. Tak. I teraz co słuchamy? No słuchamy, co mamy teraz zrobić, żeby puścić tak, żeby on żeby wciągnął kursorem. Strzałki na klawiaturze. Można się też lewo, prawo. Nacisnąłem i nic nie, u nas się nie zmienia. A spacja? Tak. Też nic się nie zmienia. A enter? Enter to się... A tu. A tu. A nie, to inaczej.
kursorem trzeba zaświecić wszystkie obrazki, które są na tej linii. Tak, żeby one wszystkie były na szaro. Czyli wejść. Wróćmy do tej poprzedniej tablicy. Wróćmy do poprzedniej, tak. Tak. Trzeba spowodować, by wszystkie pliki były podświetlone na szaro. Nazwy plików. Wszystko na szaro. Od dołu do góry wszystko na szaro. Tak, żeby zaznaczyć wszystko. I wejść. Albo przez Ctrl A, albo przez linię kursora. Tak, i teraz zaznacz i mamy, wszystkie. Tak? Zaznacz. Tak, zaznacz. Od góry do samego dołu. Dobra. Ja już. Ojej. No i co teraz? Teraz Enter, ale... Znaczy nie, tylko spację, ale... Spację. No moje... Ale one się na szaro powinny zaznaczyć. Dobra, spacja. W tej chwili spację. Spacja. No. Spacja? Nic. O, idzie. Okej, dobrze. Teraz na cały ekran? Tak. Na cały ekran. Czyli ten zielony guziczek, którym już się raz posłużyliśmy. Tak. O, tak. I teraz lecimy? I teraz będzie działał, powinny działać... A czym? Bo spacja powinny działać. Tylko trzeba najpierw ten zielony guziczek, który jest w tej chwili ukryty po lewej stronie, przesunąć, tak? Złapać i przesunąć. Brawo. Nacisnąć i przesunąć w prawo. A nie, on jest na udostępnianiu ekranu. Co wy mówicie? Jaki guziczek? Co to? Złapać to zdjęcie i przesunąć w prawo. Jeszcze. I teraz spacja. Spacja. I co? Spacja. Jeszcze. No i co? Spacja. Okej. Zielony, ale teraz zielony zginął. Trzy razy zdrowaś, Mary. No już było to, no. I co? Ale zielonego na górze. Tak? Spacja. A nie teraz nie widać kolejne, jak przesuwam? Nie, jak będzie spacja, to będziemy mieli na cały ekran, przy podświetleniu powinny się zmieniać normalnie przy kursorach. Okej, i teraz kursorami. No jak tu poważnie o śmierci rozmawiać? Kurwa. Zatrzymaj. Udostępnij ekran zrobić? Czy nowe udostępnienie? Nie, trzeba po prostu nacisnąć spację, tak żeby one się pojawiły. I później strzałkami już się przesuwać. I teraz strzałkami lewo-prawo. Albo strzałkami nawet na tym obrazie. Ale przechodzi czy nie? Jest, tylko teraz rozszerzyć to zdjęcie na pełny ekran. A jak się rozszerzyć? Nie. Za który z rogów można pociągnąć? Weźmy cały. Jak na całość, kurde bańka. Jest? Nie. Jest. Ten zielony. Jest? Samobójstwo. Idzie czy nie? Idzie, ale małe. A u nas duże. Jest relatywne. Tak. Znowu. Ale to znów udostępnienie? Tak. Udostępnij ekran. I powiększać? Tak. Udostępnij zatrzymane, przenieść do... I teraz znów udostępnienie. A gdzie to mam? Znów udostępnienie. O. I teraz co, powiększyć? Już jesteśmy, w ogóle przeskoczyliśmy w inne strefy. Jeszcze raz. Słuchajcie, ponieważ jest rozrywkowo, to może wam coś rozrywkowego puszczę tutaj. No. Filmik. Filmiki, co miały być na końcu, na początku puścimy. Nie, nie. Nie? No, nie. No ale co, jak no mam... Nie, no dlatego, że może jednak spróbujemy to, ale jak było już dobrze, wrócimy jeszcze to, raz. To dobra, no jeszcze raz. Jeszcze raz poprowadzi, co mamy zrobić. Przepraszamy, ale tu jest dwóch
Bo i Kuba, i ten było dobrze, ale my nie, naprawdę nie widzimy. U nas był duży ekran, a wy, dobrze, tak, ale jest mały. Poczekaj, udostępnij ekran, nowe udostępnienie. O, nowe udostępnienie, zaznaczam wszystko. Paweł Krzyśnik widział Kasię Kręgleską. Wejdź na ten dół. Wyłącz. Gdzie? No na ten dół, na tyle. Tu? No tu. Gdzie tu? Pomaga, no. A to zrzuć. To, który udostępni, dobrze. Nie, to nie, cofnij. Wyłącz udostępnienie ekranu. Zatrzymaj udostępnianie jeszcze. Tak? O. Jest? No tak, ale żeby potem iść do przodu? No wrzuć. Gdzie mam wrzucić? Udostępnij, no. I co macie, tak? Widzicie? Tak. Zielony, tylko zielony teraz. Jeszcze zielony jest. To co robimy? Górny ruch, zielone. Jeżeli wszystkie pliki będą zaznaczone. To mam zielone. Tak? O, dobrze bardzo. Pięknie. No dobra, to... Okej, to mówimy o tym, co się pojawia. Ale nie pojawia się, nie przychodzi. No, no ale to już powiem, o co widzimy, bo nie ma co tak się, wiesz, pół godziny teraz... Słuchajcie, to jest praca dedykowana Tonino Guerra, współpracownikowi, scenarzyście wielu wybitnych filmów, nie mówię o Tarkowskim, ale przede wszystkim Fellini i wielu innych. I Amarcord, to znają chyba wszyscy, nasze pokolenie to zna wszystkie jego filmy, ale wiesz. Ja dzięki temu, że poznałem Tonino, on zaproponował mi, żebym zrobił pomnik Felliniemu zaraz po śmierci. To jest historia, która tutaj jest na obrazkach, ale zaraz zobaczymy, czy wejdziemy, czy nie wejdziemy. To są opakowania owoców zbierane na Campo dei Fiori, bo ja mieszkam w pobliżu Campo dei Fiori i jemu to zadedykowałem. To jest 360 takich w surowych ramach, spłaszczonych tych opakowaniach na te owoce, które ci najstarsi pamiętają, że pomarańcz pod choinkę. To była w ogóle wielka sprawa, a tutaj ta, tak jak zielnik, na przykład szapocznikow, jeszcze to ona spraszała te odlewy swoje, żeby jakoś nie taki, żeby to przenieść właśnie pamięć o pewnych. Tutaj chodzi dosłownie o zapach. To są negatywy tych owoców, znaczy to są te plastikowe wkładki do owoców różnego typu. Na każdy typ owoców w tej chwili jest różne. W każdym razie, jak ja to montowałem w mocaku, tu jest jako dywan, ale że szklany dywan, który nie można chodzić. Będę opowiadał, bo... I jak się parę stłukło, to już wiele lat minęło, tam jest dalej zapach. Przechowywany zapach. Znaczy, czuję się, że te owoce zupełnie, to nie jest tylko plastik, to nie, to jest, ale ta pamięć o tych owocach, która staje się, wiesz, no, czymś, znaczy, co jest istotne, tu chciałem pokazać parę prac związanych z, właśnie tak, jak mówili się wczoraj, o popiele, o tych rzeczach nietrwałych i o zapachu, który ja wielokrotnie używałem, czy o cieniu tylko w rzeźbie, jak w Fellini, mój pomnik Felliniego opiera się głównie na, działa jak meridiana, czyli jest zegarem jakbym takim słonecznym, gdzie
tylko dwa razy w roku te cienie się integrują i widać Feliniego typowego, rozpoznawalnego, w taki siluet, w kapeluszu z szalem, a w nocy zapala się reflektor, jak ta ostatni jego film Leluna, jest zawsze cień, ta magia właśnie światła. To, co jest istotne w pomniku, to nie jest to, co trwałe, tylko to, co jest ulotne, nieuchwytne. I chciałem pokazać tą część mojej twórczości, która nie polega na tym, że robię w kamieniu czy w brązie, tylko właśnie to takie doświadczenie z tego, co ulotne, nieuchwytne i właśnie Barańczakowi. A przejść do popiołu. Jak wyjść z tego, żeby wejść do zbioru, pani Karolino? Zatrzymaj udostępnienie. Ale jak przejść na, znaczy zmniejszę tą, tak? Aha, i mogę. Ja jeszcze następny. No ale jak się przesuwa, jak tutaj się nie przesuwa, to zamykam. Aha. To było? Nie. To jeszcze wracamy do tyłu, do tej instalacji. Pasaże słoneczne. Ja wcześniej moje pasaże, bo ja robiłem takie instalacje bardzo rozbudowane, nazywałem ciemnymi pasażami, a ponieważ to właśnie w tej willi paladiańskiej i to był 90 chyba pierwszy rok i z tymi głosami i chciałem z tym miejscem, dlatego nazwałem słoneczne, że jest paladio i ten, ale ja zrobiłem to w kilku wersjach, między innymi zacząłem mówić chyba dla Polańskiego, razem z połączeniem dedykowane Polańskiemu. Tam coś pokazał. Z tym razem z takim instalacja z drutu kolczastego, plastyfikowanego. A tutaj, to możemy tak. Tu jest początek tej instalacji. Wschód słońca na. Zresztą to jak. Dwa razy, żeby był na cały ekran. Tak? Jest na cały ekran? Nie. To jest następne? Widać? Tak. O, idzie, dobrze. A tu jest zachód słońca w górach, jak się zaczynało. Jest? Tak. To idziemy. Okej, tu przeskakujemy do Moby Dicka, akurat jest ten, że nie będę ten szukał. Mogę opowiem wam anegdotę pewną, a propos tego pokazu. Tak jak miałem nie tak dawno w Rzymie pokaz na Akademii Sztuk Pięknych. Jestem znaną tam postacią, bo się uczą z takiego podręcznika, który uznawia historyczka sztuki, która była onegdaj asystentką Achille Bonite Oliwy. Jak ja przyjechałem i robiła moje pierwsze wystawy, żeby się doktoryzować, jeden rozdział nie poświęciła. I jest dość leniwą osobą, bo tylko wznawia tą książkę w kółko. Jeden z ten rozdział poświęcony mnie, jestem taką mityczną osobą dla tych młodych studentów, którzy muszą się uczyć o Bendarskim. Wiesz, mimo że mieszkam obok tam akademii, niewiele widzieli. I tak jak przyszedłem, okazało się, tylu tych było chętnych, żeby posłuchać mnie, że aulę otworzyli, taką olbrzymią aulę, taką, wiesz, że tam, nie wiem, z 900 osób chodziło, tak? I techniczny taki od komputera mi pokazał, co jak tego i sobie poszedł. A potem nie mogę sobie z tym poradzić. I co naciskałem, co wyskoczyło, gadałem, improwizowałem i tak. Marina, moja żona, obrażona strasznie, że znowu się nie przygotowałam. Ja mówię, jak się nie przygotowałam? 3,5 godziny gadałem, nikt nie wyszedł, ale wyglądało to tak, i że wiesz, parazar, to wyskoczyło, to dobrze. I posłuchajcie, i przypomniał mi się Bob Wilson. Znacie ten reżyser wybitny, awangardowy, którego ja widziałam jeszcze w liceum, jak tu przyjechał i było spotkanie z nim.
A nie, bo muszę komentować, to nie będę przesuwał. To komentujesz, co chcesz komentować? A bo weszliśmy w temat Moby Dicka. Chciałem tylko o tym Wilsonie powiedzieć. No to jest ładna anegdota. Był wtedy pierwszy taki wynalazek, karuzela na diapozytywy. On, nie wiem, czy się mu się rozsypały te diapozytywy, co było przypadkowo powkładane, i tak walił tymi diapozytywami. I ja sobie pomyślałem, że w tym była pewna strategia, znaczy zmusić ludzi, że nie dawać im wszystko już tak, wiesz, wytłumaczone do końca. Artysta, który sam siebie interpretuje do końca, no to jest pułapka. To jest też zamyka drzwi jakby do percepcji, bo ja narzucam, ponieważ ja mam za tymi pracami, za każdą jest historia. Teraz po latach zacząłem, ośmieliłem się to, dzięki Zbyszek mnie zmusił do tego, pchnął, żebym opisywał te historie. Ale to jest narzucanie jakby swojej interpretacji, jakby zamykanie drzwi dla percepcji właśnie tego, u którego w zasadzie to dzieło się dopełnia, czyli u widza. No to Umberto Eco świetnie opisał, wiesz, że to dzieło w dziele otwartym, jak to funkcjonuje i to się sprawdza. Rzeczywiście tak jest, że artysta intencje, wiesz, coś chciał powiedzieć artysta, ale i tak na tym będzie nadbudowane, albo czas, zmiana kontekstu, inaczej będzie to interpretowane i tak dalej. I ten Bob Wilson, pamiętam ten wieczór, jak oglądałem tą karuzelę jego z tymi obrazkami, myślałem sobie, zmusił mnie do ułożenia tych obrazków i stworzenia mojej całości na temat tego, co on w tej swojej twórczości dokonał. Wiesz. I ja myślę, że czasami lepiej nie powiedzieć do końca, tylko zostawić właśnie widzowi, żeby mógł się oddać takiemu przeżyciu pełnemu, jak wiesz, no jakbym opowiedział historię, z czego, znaczy jest zapisana w jakiś sposób, dlaczego ten w tym momencie, kiedy powstał i co mnie skłoniło do tego, że była to podróż do Afryki, do regionu Wudu, między Togo, Beninem i wiesz, i tak dalej, jest wielka historia, ale czy to widzowi jest potrzebne, odbiorcy, wiesz. To jest puste miejsce, to jest taka hybrydyczna forma, gdzie, bo ja to znalazłem w ten kadłub w zimie, czekaj, że zobaczymy, czy tutaj, tu już się przemieszały, już jak moje karuzeli te. W zimie pokryty śniegiem, stąd to skojarzenie z Moby Dickiem, ale ta łódź, to jest łódź Ahaba i Moby Dick w jednym, czyli hybryda taka, że ścigany i ścigający jest tym samym. I tutaj, no, jak za Krynickim by można powiedzieć, pęd pogoni, pęd ucieczki, nie wiadomo, kto kogoś ściga, kto kogo, wiesz, znaczy w każdym razie dla mnie oczywiście to był pretekst do rozwinięcia jakby pracy z innego podejścia do pracy z przestrzenią. Tam ten kadłub jest oliwiony, są dźwięki planet do tego, czyli ten kadłub, mimo że wydaje się olbrzymi, on relatywnie, co to jest, no tam te 14 metrów, 4x3, to, co to jest? Nic. Wiesz, on się zmieniał z każdą przestrzenią wystawienniczą. Ja wystawiałem go 12 razy w różnych galeriach przestrzenia nikt nie przypuszczał, że to jest ten sam kadłub. Tu jest bardzo dość zwarty, bo to jest muzeum, skończył w Muzeum Sztuki w Łodzi i to podwieszenia, te wszystkie cięcia i tak. Ale gdybyśmy też Moby Dickiem się zajęli, to byśmy też do rana musieli tutaj, wiesz, przy tym sobie bym musiał tam wam opowiadać całą historię. Tutaj, wiesz, to się wyświetla na całość. To jest, co to, nie, to jest, a to, a do Polańskiego tutaj przeskoczyliśmy. To jest te, widzicie to, ten drut kolczasty? Tak. To są jest 10 tysięcy metrów drutu kolczastego w takich skrzyniach nie za dużych, nie za małych. Czyli człowieka w tym nie można pochować, ale te.
torfem wypełnionych i w, no, technicznie to jest tam kilkaset nawierceń i wkręcone te druty kolczaste, jak to ja robiłem, to należy taka schizofreniczna robota, troszeczkę jak przy Sfinksie, którego zrobiłem z 10 tysięcy pudełek zapałek w stanie wojennym. Byłem pokaleczony od cienia, bo to we Włoszech robiłem na prowincji, miałem kryzys, nie powiem, podlewany alkoholem mocno. I ciąłem ten drut, a to tak pią, skakało jeszcze, a potem trzeba było wkręcać, a potem torfem i są takie z kotonu, z bawełny takie kuleczki czerwone jak rossa, jak, znaczy jak rossa, rano rossa, ale krwawa rossa, ale to jest skojarzenie też, no wiesz, no tam papawer i te pola takiego tych maku, makowe, tak jak się widzisz, takie punkty czerwone czy coś. Tak, Monte Cassino też, ale tutaj jest bardziej, ja się odcinam od takich martyrologicznych skojarzeń, tytułując to trawa, tylko trawa. Ale oczywiście, może dla młodych to za mało, ale ja nie chciałem wprost mówić, że tutaj, że to jest dedykowane tym właśnie wszystkim, którzy zamienili się w naturę i wiesz, anonimowo i są te jeszcze te lampy grzejące, takie były lampy, kiedyś to było dość popularne, tak w kioskach ruchu nawet w zimie było to, jak ja mówię, kobiety wysiadujące w kioskach ruchu i które ten torf zapach, wydziela silny zapach i ten zapach jest tu istotny właśnie a propos różnych działania na różne zmysły, wiesz, tak jak jeżeli wzmacniasz jeden zmysł, czy wykluczasz jeden zmysł, inne właśnie się wzmacniają, wiesz, i tutaj jest też praca na tym, żeby myśleć o rzeźbie takim w sposób totalny, żeby to wiesz, działało naprawdę na twoje zmysły. To, jak my teraz rozmawiamy przez ten ekran, my jesteśmy pozbawieni absolutnie tego, co jest istotą naszej zmysłowości. A chciałem opowiedzieć, w ogóle przeskoczyłem, ale chciałem przy Moby Dicku opowiedzieć tą historię o moim doświadczeniu, jakie najbardziej istotne było dla mnie jako młodego człowieka. No, ja byłem dość taki hurlaw, bardzo słabiutkim chłopcem, troszeczkę z objawami autystyzmu i mój starszy brat mnie wyciągnął na basen. Ośmieliłem się i zacząłem w piłkę wodną grać. To jest brutalny dosyć sport i wymagający dużego wysiłku. I to mnie jakby wróciłem do normalności, znaczy w cudzysłowie, bo dlaczego nie wiem, w sensie, że ja mówię, odkryłem ciało zanurzone w wodzie, w sensie, że jak wysiłek fizyczny pozwoli mi znaleźć moje ciało, jakby negatyw aktywny mojego ciała, w sensie, że opór wody ci pozwala, że czujesz swoje wymiary, z jednej strony skończone i nieskończone, bo w wodzie czujesz i masz nagłośnienie na wszystkie dźwięki, możesz czuć swoje tętno, w ogóle jest coś takiego, co uważam, że było jednym z najcenniejszych moich doświadczeń, znaczy jednym z głównych doświadczeń jako rzeźbiarza. Potem tam było rozmowa o wydechu, wstrzymywaniu oddechu. Ja pamiętam, jak się zaparłem, że przepłynę 50 metrów pod wodą. I w tym zaparciu dopływałem na bezdechu, czyli właśnie na tym takiej już w zasadzie już jakbym utopił się, w sensie już jest taki granica, że ale mówię, dasz radę, wiesz, i te doświadczenia właśnie są związane z wodą, plus, a propos tam była pamięć ciała i o ciele była sprawa przy okazji tego teatru,
i tego, no. No, o jakim teatrze wczoraj była rozmowa? O teatrze pani Kasia Kręgleska. Nie. Teraz, no tu mam zapisane. Abi? Tak, no ale chodziło o cielesny, irlandzki teatr, cielesność, odkrywanie ciała. Ja potem spotkałem się, miałem z Grotowskim, wciągnął mnie i ja robiłem plakaty dla teatru, parateatru grotowskiego, jako student zacząłem do rozwiązania teatru. I miałem możliwość śledzić apokalipsyjną figurę, widziałem kilkanaście razy. I to doświadczenie, widzenie cieślaka, to jest był zwierzę normalne, takie cielesne, które leży w takim zbliżeniu i, tej, i w tym akcie całkowitym, jak to Grotowski nazywał. Wiesz, to było następne przeżycie, nie, tak silne dla mnie jako rzeźbiarza, ta zamknięta mała salka. I on, wiesz, bez żadnych właśnie dekoracji, bez niczego, tylko wiesz, ten, jak czułem, jak jego oddech, jak pot skapywał mu z czoła, czy widziałem jego stopę, jak się przykleja do podłogi. To są doświadczenia właśnie, które mnie ukształtowały. Wiesz, to jest, nie mówiąc, że potem, że ja sam kułem w kamieniu przez wiele lat. Nie mogę tutaj, wiesz, tym, żeby Zawita Elodzio, jeździłem po Europie po skończeniu Akademii w 1978 roku, aż w końcu stało się tak, że osiadłem we Włoszech, ale to normalnie bezinteresowność wobec też tej pracy związanej ze sztuką. To były takie momenty bardzo istotne, kształtujące mnie rzeczy. I tutaj zobaczymy, co tutaj wyskobiemy. Widzicie to? Tak. To są moje bidiki w mojej pracowni tutaj na dole. Trawa popiół. Tylko. A to jest Barańczakowi poświęcone. Popiół i papier, dwa sprzeczne zeznania. Wiersz 70 roku, który napisał pod wpływem wydarzeń w Gdańsku. I to jest rocznik Gazety Wyborczej, pierwszy rocznik już w wolnej Polsce, który spaliłem. I można się tym popiołem bawić, tymi pompkami fryzjerskimi. Znaczy, to jest jakby, jak się nazywa na popioły ta skrzynka? Urna. Urna, taka przezroczysta urna. Aha, i tutaj przeskoczymy. I dla takiej instalacji, którą też wiele lat temu zrobiłem we Włoszech, Soni Vegetativi. To są łóżka szpitalne, które przerastają drzewami. Na zasadzie takiej, że wiesz, no, przyzwyczajenie stereotypowe, że grób jest jak łóżko, że musi w Polsce szczególnie, no, że nie daj Boże krótszy zrobić, to ten zmarły musi podciągnąć nogi. Wiesz. Ja fotografowałem to o różnych porach roku i to potem bardzo zarosło. Tutaj nie mam akurat z tym, no są w zimie, bo akurat, mimo że to niedaleko Rzymu, ale był taki czas, był taki rok, że spadło dużo śniegu i to nasuwa na przykład mi. Pamiętam, taki dokument był o Stalingradzie. Te łóżka, które zaznaczali groby, gdzie nie wiem, czy widziałeś taki ten. Ale i zresztą siła drzewa, to strasznie dużo obrazków mnie wyskoczyło, bo tutaj był taki ważny. A tutaj są te mobiliki, jeszcze żeby się nie cofać później, mobiliki, które zacząłem robić w brązie. Tu. Co? Aha. W brązie wertykalne. Wiesz, ruch Moby Dicka się kojarzy jakby jednak z horyzontalnym, a wertykalne to jest właśnie to połączenie takie kosmiczne,
oceanu z niebem, no ale mnie to do tego zainspirowały też zdjęcia, widziałem, mobiliki śpią właśnie wertykalnie. Wiesz, wieloryby. Tak, mobiliki, wieloryby. Dla mnie wszystko mobiliki. A propos trawy, tutaj wyskoczyło zdjęcie buty włoskie. To taka moja instalacja, kilkaset par butów Alta Moda. Mam przyjaciół takich, którzy się też tym parają. Podarowali mi na instalację. To jest takie na obrotowym, między krzywymi lustrami. Jakiś tutaj. Musisz do następnego jakiegoś folderu. Tutaj tak, jakoś to pomieszało się. W każdym razie ta Alta Moda wyskoczyła, czy nie? O tutaj. Ale tu tylko fragment, zbliżenie. To jest kręcąca się taka góra butów w krzywych zwierciadłach deformowanych. To był czas dosłownie, chyba 90 rok, w Zamku Ujazdowskim zrobiłem, kiedy jeszcze neony były takie buty włoskie, bo to dla wielu Polaków, no i dla naszego pokolenia było to jakiś synonim luksusu. Nie? Jeszcze, nie wiem, czy jeden neon nie zostawa Placu Konstytucji, takie buty włoskie. I to była wielka atrakcja dla młodych dziewcząt i też, że podglądały, nawet próbowali coś tam, znaczy podpieprzyli, dużo para, ale to trudno było, bo to ja porozrzucałem celowo tak, że trudno było zebrać. Ale dla starszego pokolenia to też jest kalka pewna, znaczy kojarzy się z innym wysypiskiem butów. W związku z tym i każde oczywiście, nie wiem, czy znowu, czy dla młodszego pokolenia, czy kojarzą to z Auschwitzem, czy ten, ale tutaj ta przewrotka i ten różowy mark w tym środku jest oczywiście nie ma bezpośredniego nawiązania. Ja mówię jedna z możliwych interpretacji tego jest taki był, pamiętam, wiersz Norwida. Szef Sierzejka chyba, taki też to był ten, ale musimy jakoś przejść do nas, bo tutaj się zamknęliśmy. Wyjdź może z tego, do tego źródła swojego. Znaczy nie wychodź tak całkiem, ale... No i co? No i tego... Tego zbioru całego, który na początku jako wykład. Aha. Ten zielony guzik. Poczekajcie. A jak jesteśmy w czasie? Nie chcecie czegoś rozrywkowego? Nie, to jest dobre. Tak, dobra, to jeszcze, poczekaj, to wkładam nagrobki wykład, poczekaj. Tutaj już idę. Aha, o tu macie Moby Dicka, nie widzieliście w zimie. Widzicie go? Tak. On stąd to znaczy on był, ja wcześniej nie fotografowałem, on był tylko miałem tą intuicję, że to jest on, kurde, ale niestety nie zrobiłem dokumentacji, jak mu tylko płetwa, bo nie wiedziałem, co naprawdę sobie czeka, ale on czekał na mnie. Co to jest? To jest łódź, jak porzucona, ja znalazłem właściciela, który, ale teraz w anegdoty nie będziemy wchodzić. Ale powiedz historię. Bardzo prosimy o anegdotę. No to byśmy się tylko Moby Dickiem musieli zająć. No, to jest, no jak mówiłem, wróciłem z Togo, gdzie po raz pierwszy poza Europą i to na równikowej, na Togo to jest Zatoka Gwinejska, czyli niewolnicza, Benin Togo. To są były główne, znaczy Benin, ośrodkiem wudu. Tam jest dalej taki, do Haiti jest taki most, podróżują sobie tam i z powrotem, zresztą kolor biały jest kolorem buddhistycznym. I to muszę oddzielny tekst duży na tej książce napisać o tym. W każdym razie nie piłem tam wody, żeby się ameby nie załapać, tylko whisky. Wędrowniczka dolara kosztowała tam, bo ten i najlepsze piwo tam, wiesz, bo to niemiecka kolonia była, ale tak, w Benin była tam autostrada komunizmu doszła,
a Togo było pod proteksją francuską. Mimo że w pierwszym punkcie konstytucji było zakazane rzucania czarów na prezydenta, który zresztą mieszkał w koszarach i tam się, według scenariusza trzy wojny, tak się też zdarzyło, że 60 sprawnych Kubańczyków wylądowało i próbowało zabić prezydenta, ale się siły francuskie, bo to protekcja francuska, bardzo szybko zareagowali i jeszcze jeździli przez 3 dni i strzelali, do czego się dało. My tylko dowiedzieliśmy się z 2 dni później, mimo że nie w dużej odległości od koszar mieszkaliśmy. W każdym razie historia, ja pojechałem tam, żeby zobaczyć mojego syna, którego nie widziałem od kilku lat. Czyli to była taka podróż. No to jest bardzo rozbudowana historia. W każdym razie jak wróciłem do Polski, przeszedłem na jasną stronę życia. Właśnie wtedy zrobiłem te pasaże słoneczne między innymi, bo jak papież wysiadłem z samolotu, który gdybym wam powiedział, jak ta podróż wyglądała, bo wtedy ten Trypolis bombardował Reagan, ja przez Odessę, Moskwę, gdzie musiałem, myśleli, że jestem jakimś agentem specjalnym, bo ja nie wiesz, taki, który miałem, tylko ponieważ miałem chody w ambasadzie francuskiej, przez attaché culturel Andy Flair, byłem żoną łazińskiego filmowca, dostałem wizę na 24 godziny, bo oni wiedzieli, że coś tam, 24 godziny. Podróż, która kosztowała jak mały Fiat, nie było w ogóle mocno, wiesz, to jakiś zajeb kompletny. W każdym razie wróciłem tutaj do tej Warszawy, jak papież ucałowałem tym kotułem krzywy i potem trafiłem na tego mojego kadłub tego łodzi porzuconej nad Wisłą i na przypływ Strzelniakowskim, znaczy ja go widziałem, ale nie widziałem, on od paru ładnych lat tam leżała to. Dopiero po tej podróży jest taka opowieść hasycka, którą zresztą przy okazji, ja to później poznałem, nie widziałem, że to ten w eseju o Brancusim, jak się nazywa Rumun, ten... Eliade. Napisał, że trzeba zrobić daleką podróż, żeby znaleźć coś blisko, co jest tuż pod sercem. To jest o takim opowieść o tym rabinie, który jedzie do Pragi, bo miał sen, że zakopane złoto pod mostem i tak dalej. I strażnicy zwracają na niego uwagę, co tu staruszku robisz? On mówi, zwierza się, że miał taki sen. Mówi, wracaj do domu. I wrócił do domu i znalazł ten skarb pod piecem u siebie w domu. Czyli trzeba wykonać taką podróż, żeby znaleźć to, co cenne, które bardzo blisko ciebie, tuż obok. Ty musisz po prostu, ale podróż jest konieczna. No. Żeby to dokonać. Dla mnie to była bardzo ważna podróż, bo ja miałem myśli, byłem autodestruktywny i bardzo, a to mnie też naprowadziło, przeniosło, mówię, na tą słoneczną stronę życia, że postanowiłem jednak jeszcze zrobić trochę rzeźby i robić to. Lecimy dalej. Ale poczekaj, teraz są esi. A tu macie ładne zdjęcie. Macie? Tak. Fajna ta faktura. Tu jest most Poniatowskiego z tyłu. A tu jest Muzeum Sztuki w Łodzi. On ma taką organiczność, bo on jest, to jest żywica z watą szklaną, oliwiona z zewnątrz, ja to oliwię. No jak wam mówiłem, są dźwięki planet, co jest bardzo istotne, bo to właśnie ta gra między obiektem, wyraźnie, no każdy obiekt ma swoje wymiary, ale wsadzić to w kosmos, a on jest jeszcze w jednym, jeszcze pudełko w pudełku, no jeszcze aż przeszedłem. I oczywiście te wanty, podwieszenia, i ja to czuję cieleśnie, jako ciało, jako puste miejsce. A propos, tam było takie, było u was
wczoraj. Uobecnienie nieobecnego, brak. A tu jest właśnie, to jest słynne, znaczy słynne, ja to zawsze się powołuję na tą rozmowę Achaba z cieślą, który Achab mówi do cieśli, który ma, przygotowuje mu nową protezę. Ty wiesz, cieślo, że ja czuję tą nieobecną, ból w tej nodze, której nie mam i że tam jest w tym miejscu inna noga. Potem to się przenosi, że idzie dalej, że on tam, że jesteśmy, żyjemy wśród duchów, ludzi, którzy wiesz, i ta obecność, ich nie ma, ale są obecne, ale w każdym razie ten ból w obciętej nodze to jest ta, i to, że ja przez pewien czas mówiłem, że rzeźba to jest rodzaj takiego właśnie protezy. A tyle, bo oni to, znaczy protezy tego, co nam brakuje, znaczy ta, bardziej czujemy to, co nie, po stracie kogoś, bardziej o nim myślimy, niż było, to się, wiesz, no, jak pomyśleć o tym, że nie dałeś matce tego, ile ona ci dała, nie mogłeś, a wiesz, taki prosty, ale to miejsce do wypełnienia, ten brak, bo tak się wchodzi do wnętrza tej pustej skorupy, widz spotyka się sam z sobą. Ja znam te relacje, jak odbierali i odbierają, wielu mi się zwierzało, jakiś silny jest to moment tego zasysania pustki. I właśnie tego, tego napięcia między nieskończonością na tym niewidzialnym, o tym wymiarze w takim, który, znaczy chcemy wierzyć w to, że jesteśmy, nie kończymy się tylko na własnej materialności, jak na nasze ciało, znaczy, które nas zamyka, znaczy ta właśnie tutaj czasami lepiej więcej nie mówić o tej cielesność był hasło, pamięć ciała, no to wszystko w tym jest. Oddech był, czy ja bardziej ucelana zwracałem uwagę bardziej na ślepotę niż na właśnie tutaj było poezja bezdechu. Dla mnie Celan był ważny właśnie z powodu tego, że ja zawsze miałem obsesję utraty wzroku. I jeszcze zobaczycie w tym filmiku, ja mieszkam na ulicy Benvenuto Cielliniego, gdzie był burdel, gdzie Cielin się ukrywał i naprzeciwko Santa Lucia. Która trzyma talerz z egzwoto, który zrobił Cellini z oczami. Ona ma wydłubane oczy i z palmą, symbolem cierpienia. I jak ja zdawałem na rzeźbę, to zawsze jest takie pytanie, ja uważam, że bez nadziei, dlaczego pani zdaje na rzeźbę? I wszyscy wiesz, myślą, że kocham coś, to jak masz, masz 20 lat, 21, wiesz, to co ty możesz wiedzieć na temat, wiesz, intuicja cię prowadzi, że wybierasz. Jakbym powiedział, że zdawałem na rzeźbę dlatego, że najłatwiej było się dostać, bo najmniej było, wiesz, konkurentów. Nie, ale ja powiedziałem tak, jak to czułem, że boję się, że oślepnę. I stałem, już zrobiłem taki performance, wstałem od stoliczka, takiego, ta komisja, głównemu przewodniczącemu komisji, zresztą profesorowi Zemle, który nie miał do mnie szczęścia, bo na dyplomie też mu numer wykręciłem. Wstałem i założyłem mu moje okulary. Ja miałem minus 8 wtedy już. No. W tej chwili mam jedno oko prawie ślepe, a drugie już wiesz, tam takie, tak mówi się, wspomagające, drugie 9,5. Zatrzymało mi się na akademii, ponieważ to było jakby taki
W każdym razie założyłem mu te okulary. Ja mówię, tak, dziękujemy, dziękuję. I oczywiście. I to było odpowiedź dziesiątkę. Nie mogę, żebym powiedział to, że to cynicznie, to wiesz, to nie, ale też miałem tą odwagę, że dokonać tego gestu. To też jest, wiesz, to. Czyli czasami przerastamy samych siebie w pewnych zachowaniach i to jest zresztą dépassement de l'art, to też jest ważne, przekraczać granice, zawsze przekraczać granice, jeszcze próbować nie zerwanie, ale przesunięcie, łamanie pewnych stereotypów, tak jak, wiesz, to nagrobkarstwo to jest stąd dotąd, bardzo trudno przejść znacznie dalej, ale można jednak przełamać stereotyp, albo mieć no to, co ja się staram, że ja robię dla konkretnych ludzi i właśnie staram się oddać ich duchowość, osobowość, i żeby można było po prostu, wiesz, no, jednak skojarzyć to coś, co ten, co to miejsce z ich obecnością, wiesz, no. Żeby wiesz, takie paskudy, jakie powstają, jak temu Januszowi Głowackiemu, panie nie mogły się dogadzać, ja miałem zrobić nagrobę i zrobiły takie mu mydelniczkę for you, tak na pamiętam, takie mydełka były, przyrosły takie. Gdzie tu jest Głowacki? No wiesz, no wiesz, ale nie mówię jeszcze o innych maszkarach tych politycznych, że nie. To było? To jest wnętrze. A propos mówiłem tego wata szklana i żywica, że on w środku, światło go penetruje do środka i wtedy jest bardzo organiczny. Widać, że, znaczy bardzo organiczny, że widać, że tutaj było jakby życie. No. Jest, ma w sobie coś takiego, co nie ma różnica między wnętrzem i zewnętrzem. On jest pocięty na 16 części, ja mówię, nieskończoność na nieskończoność. I taki gest zniszczenia tej doskonałej formy, jaką jest łódź, bo to jest piękna forma, doskonalona przez tysiąclecia, wiesz, łódka jest jedną z piękniejszych form, i użyteczna, i piękna, jakby to norwidowskie ten. I zdestruowanie, i próbowanie złożenia tego kształtu na nowo. Oczywiście ja go składam inaczej, za każdym razem, 12 razy go składałem w różnych muzeach czy galeriach, przestrzeniach galeryjnych. I każdy, za każdym razem, pokażę wam tu chyba ze dwa mam przykłady inne, bo to już nie chciałem wejść tylko w Moby Dicka. To taka absurdalna rzecz, żeby dziecko psuje zabawkę, a potem próbuje ją. Nie da się złożyć. Ale powstaje jakaś nowa jakość, tak? A zupełnie nieoczekiwana jakość. Nie mówię o tym, że kiedy ja to robiłem, nie istniało nawet termin instalacja. Teraz to już tak jest terminem akademickim i w ogóle nie było jeszcze. Takiego myślę, że to był też bardzo, było odważne na ten też. Ale w związku z tym, jak za wcześnie coś zrobisz, to też niedobrze, bo to trzeba zrobić coś takiego, że już ludzie są przyzwyczajeni do odbioru pewnych rzeczy. No, szczęśliwie znalazł się w muzeum i to ważne muzeum i przeżył, ale no. Tu widać, jak jest oliwiony. Oni oszczędzają, nie chcą, żeby im kapało, więc mało oliwią, ale wtedy jest ten rysunek i światło stwarza pełną aurę, co jest też bardzo istotne. I to, że dotykając, wiesz, potem ludzie wszyscy wycierają w ścianę ten oliw, ale to wiesz, to też... Wolno dotykać rzeczy. Ja uważam, że trzeba, ale... A tu na przykład w zachęcie, na stole zachęty wisiał nad schodami, żeby był lewitował, tak? A tu w Budapeszcie, w Niczarnoku, w takich największych przejściowych takich drzwiach od sali do sali, rozpierany. Tutaj mamy to skórę. W każdym razie, a tu jest już Moby Dicki z różnych materiałów, z brązu, na niektóre gram, tutaj
na tym, że robiłem koncert, bo każda z tych płaszczyzn inny dźwięk wydaje. To jest w mojej pracowni tutaj na dole. Tak wyglądało, teraz niestety jest zapełnione. Tak, nie pokażę. A to jest brąza, ale to już waży pół tony, więc więcej brąży na moje własne użytkowanie nie mogłem zrobić. I przeszedłem na aluminium, bo aluminium, każdy materiał ma swoją, niesie znaczenia. To, co mówiłem też wam o tym Ahab i Moby Dick, dwa w jednym. To oczywiście ten konflikt taki, znaczy ścigały jest tylko i w ogóle Melville jest pretekstem oczywiście do tego, żeby przełożyć to na język rzeźby. I ja się czuję jakby, już nie myślę na zasadzie ilustrowania, choć co prawda tutaj można sam podpowiada. Coś śmiesznego powiedział? Nie, tu się dzieją śmieszne też wydarzenia. No ale ja nie śledzę was tam. O, tu jest gram na jednym z aluminiowych Moby Dicków. To o ten jest, ma wielką potencję. Nagrałem płytę z dźwiękami i niesamowite, że te dźwięki przypominają głosy wielorybów. A tu na przykład taki mały, ale z tym, z alabastru. Znaczy jaka struktura. Każdy materiał, bo ja się zawsze powtarzam ten sam kształt, uproszczony tego Moby Dicka znalezionego nad Wisłą, tylko w różnych wielkościach. Więc tu ich jest kilkaset już powstało, więc to jest moje jedno z moich ulubionych cytatów. Der Tod ist groß, wir sind in seinen lachenden Mund. To jest, zrobiłem w pałacu, w posadce pałacu, tam palaco się mówi zawsze, ale to jest taka, jak się mówi, tak, to jest, znaczy XVII wiek na Apolu, w pobliżu Piazza Dante, to gdzie miałem w takim pół zrujnowanym. I to jest niesamowite właśnie, ten Neapol kocham za to, że to piękno z tym rozkładem jest wszechobecne, znaczy, że tam, ja mówię, piękno i gówno zmieszane razem, bo to jest, że tam zostawiłem swój ślad, który oczywiście niejako Rilke, znaczy Rilke, a tu wróciliśmy do trawy, widzicie to? To, o czym mu opowiadałem, z tą bawełną i z torfem i tymi lampami, które grzeją. Tu zbliżenie jest na te bawełniane kulki, czerwieni, jak mówię, rossa. Tu mamy te skarpe Italiani, buty włoskie. Zresztą z Fendi dostałem to. Tu mamy barańczaka. O, tutaj wracamy do motywu. Nie, tutaj. Kosmicznego tego wariantu, ale znaczy siła natury. To o tych łóżkach było wcześniej. O, to było, chodziło o te szpitalne łóżka, które... I tutaj jest przykład wzięty z cmentarza. Mam duży zbiór tych zdjęć, jak drzewa rozsadzają i przerastają groby. Jakby to skojarzenie z tą paliczną, i tym łóżkiem szpitalnym, jakby się nakłada na to. To jest fajne zdjęcie, jak on fruwa. A tu mamy jeszcze zimowe, jedno z tych zimowych. I teraz dochodzimy do drzewa dość specjalnego, dedykowane Thanatos Polski. To jest dedykowane, ja mam tam projekcję, ale już nie będziemy komplikować sprawy.
skoro już idzie teraz swobodnie, to pójdziemy tak jak idzie. To jest Thanatos Polski. Tak się zbał, takie było ostatnie przedsięwzięcie członków Teatru Laboratorium, starszych i młodszych dwóch pokoleń teatralnego i parteatralnego. To był ostatni mój plakat też dla Teatru Laboratorium, który zrobiłem w 1981 roku, potem teatr się rozwiązał. To jest miejsce, gdzie stworzyłem to dzieło. Nad Bugiem, tak. To jest miejsce, tu jest przed tym chałupa mojego przyjaciela, który mnie zaprosił, żebym, bo miałem właśnie wtedy też problemy duże ze sobą. Czyli to są takie dość dramatyczne te, bo, znaczy to był czas taki, że pochowałem kilku moich przyjaciół. I nie byłem jeszcze gotów robić nagrobków. To jest ten plakat, który zrobiłem z twarzą Cieślaka do Thanatosa Polskiego. Thanatos Polski Inkantacje, to się nazywało, tak, oparte o wiersze Mickiewicza, Wojaczka. No, takie to nieważne, w każdym razie nie było to zbyt nie wyszło, bo był bardzo, to Ryszard Cieślak, mówiłem o jego tej zwierzęcości niezwykłej. I to jest grób Cieślak, który już Cieślakowi zrobiłem. To jest jeden z moich modli. Przepraszam, czy można zadać takie pytanie tutaj w tym miejscu? Mówiłeś właśnie o tej cielesności, o tym doświadczeniu potu, stóp, tego wszystkiego, co było we Wrocławiu u Grotowskiego, co było twoim takim unikalnym doświadczeniem, no niewielu było to dane. Ale popatrzyłem w katalogu właśnie na tą rzeźbę, na ten grób. I jak mówiłeś, ja jakby nie wiem, być może nie wyłapuję, być może to jest kwestia jakiejś takiej wrażliwości, ale ona mi się wydaje właśnie, no nie jest taka cielesna, to nie ma właśnie tej stopy. Bo już nie ma Ryszarda, to jest skorupa, to jest łódź roztrzaskana. Znaczy to jest jakby, widziałeś, jak Bocioni z trudem próbował pokazać człowieka w ruchu. Ja ci pokażę teraz kilka zdjęć i zaraz z góry one powinny troszeczkę wytłumaczyć więcej. Tutaj, no dobra, tu pokażę wam kilka zdjęć. To jest księcia niezłomnego. On na takim małym, jak ten kamień, tym, tej, jakby to nazwać, tą skrzyżą, na czym... Podeście, tak. Łóżko. Nie, to podest, tak, bo widzowie są z góry wszyscy, wiesz, tak. I pokażę wam to, co by trzeba by zobaczyć. Ja mam zresztą tutaj film, bo rekonstrukcję księcia niezłomnego we Włoszech zrobione. Gdybyście usłyszeli jego jak on te dźwięki, które wydobywa z siebie, swojego ciała i jak ta jego ekshibicja po prostu wstrząsające to było patrzeć się na to. A przeskoczyłem coś? I teraz nałóż sobie teraz wszystkie te zdjęcia. Tak, widzę. Mhm. Nałóż te zdjęcia i spójrzcie teraz potem na moją rzeźbę. I to jest łódź, symboliczna łódź, która jest roztrzaskana. To jest mój mobilik, to jest mój omasz, a Cieślak, którego bardzo dobrze znałem, bo darowuję mu moją pracę, która jest jakby też, jakby to właśnie z jednej strony oddaje te ruchy przestrzeni, kreśli rysunek jakby przestrzenny tego, jak on by właśnie poklatkowo nałożyć jego, jak on tam się miota z sobą samym. Jego tu już nie ma, to jest jak z tym skorupą Moby Dicka. Tu już nie ma cieleśności. Tak, zostaje forma, tak, widzimy, rozjaśniłeś pewnie. Bardzo dziękuję ci za tą odpowiedź i pokazanie. No bo to jest właśnie
to jest tak, jak mówiłem o tym pustym miejscu, ja Moby Dick też wyznacza pewne puste miejsce, które było życie, a teraz... Tutaj jest skorupa, tak. Tak, tak. A tu jeszcze jest kilka zdjęć, poczekaj. O. A to zresztą Maja Komorowska, która zawsze z tymi włosami do przodu, bo była zbyt ładna i Grotowski tego nie znosił, że ona taka ładna jest. A to jest no. Takie Moby Dickowe zdjęcie. Jak dosłownie jakbyś zobaczył tak na filmie, jak jest, bo to bardziej dynamicznie na filmie, to nie, właśnie ja znam się, że ja bym ci pokazał, jak wygląda proces, tylko już nie chciałem za dużo Moby Dicków, ale bo mówię, byśmy tylko Moby Dickowi to poświęcili. Od tego kształtu maski, bo ja doprowadziłem tego, że pierwszą na podstawie, nawiązując do tego kadłubu, stworzyłem taką syntetyczną formę kadłubu, które pierw pokazywałem jako maski, czyli wiesz, z profilu. Zresztą, a to od razu cię zapytam, bo wywołałeś ten temat maski. A jest taka druga figura obok Moby Dicka w twojej sztuce, która bardzo często jest przetwarzana. No i to jest oczywiście Karol Marx, jego oblicze. Ale Karol Marx jest też, znaczy ja już nie chcę się powtarzać, ja mówię tak, Karol Marx, to są dwie strony lustra, Karol Marx i Moby Dick. No właśnie. Karol Marx dotyczy jakby kontekstu politycznego, historycznego, zmienia się z czasem, ale jest związany jakby z naszą rzeczywistością, tą, w której żyjemy. Moby Dick dotyczy sfery, czyli nie lubię używać tego słowa, metafizycznej, czyli tego, co... Tak jak mówię, że ja tutaj też dokonuję tej operacji, mówię, pracuję nad językiem rzeźby, czyli jest na początku, była ta, jest ta historia związana z Melvillem, ale ja jakby pod tym pretekstem, że tych dwoje, ścigany, ścigający, to napięcie pozwala mi na tę pracę czysto formalną. Czyli ja robiąc kolejnego Moby Dicka już nie myślę, znaczy mam z tyłu głowy Melvilla, ale myślę raczej o tym, co niesie użycie takiego czy innego materiału, skala, sposób, jaki ja to formuję i tak dalej, wiesz. A Marx jest też objet trouvé, znaczy wykreowany przeze mnie na podstawie setek zdjęć, które ja, wiesz, tam było, nie istniał internety, to było, nie, teraz też nie chcę wchodzić w temat, że musiałem wpisać listy do różnych tych stolic Berlina, Moskwy i inne, o materiały do tych KC i innych, z pieczątką Gustawa Zemły, ciekawe zresztą. I jak się Zemła potem spytał mnie, jedno pytanie, które było na moim dyplomie, bo to było dość śmierdzące, teraz też nie zdajecie sobie sprawy, jakie to była śmierdząca sprawa, bo tego nie traktowano jako sztukę. Ja wciągnąłem Marksa, mówię, do obręb sztuki i na moich plecach doczekał się, mnie przeżył. Przeniosłem go w przyszłość. Jerzy Jaruszkiewicz, chyba byłem jego ulubionym studentem, który miałem 5 plusem za wszystko, nawet za nieobecność, bo pracowałem przecież we Wrocławiu głównie idę. To powiedział mi, Krzysiu, nie podskakuj, masz zaliczone na 5 przez wejście. A ja mówię, co 5? Dlaczego nie 5 z plusem? Bo 5 z plusem to było, te dyplomy się pokazywało w zachęcie i wtedy już jest to byłoby nagłośnione i ministerstwo. Ja sobie nie zdawałem sprawy, że nie chodziło o że ja sobie taki gest robię odrzucenia, że mi już nie interesuje robienie rzeźby, postawianie pomników utrwalających władzę. Ale oni wszyscy by w dupę dostali, łącznie z moim profesorem, dziekanem, i musieli to jakoś uciszyć.
Jedyne pytanie, jakie miałem na dyplomie zadane przez Zemłę, dlaczego pan taki temat wybrał? Bo ja powiedziałem, pan profesor spotkał się ze studentami i prosił o zaangażowanie w naszą rzeczywistość socjalistyczną. I nie było pytań. Czyli to była taka sytuacja dosyć taka cieniutka, jakby zrobić to. I to rzeczywiście, ja chciałem porzucić rzeźbę, nie chciałem, jakby to była pierwsza próba odmowy. A głównie chodziło o coś jeszcze więcej, o pytanie, taką ambiwalentną sytuację tak zwanego artysty zaangażowanego. I to zostaje do tej pory to pytanie aktualne. Poza tym o kondycję właśnie młodego artysty, który, co ma, wiesz, który kończy akademię i co, właśnie wtedy, jeszcze szczególnie w tym w czasie, w którym mówimy, i co on ma z tym życiem swoim, za przeproszeniem, począć, bo to nie było, nie istniały galerie, wiesz, nie było takiego niezależnego, wiesz, obiegu sztuki. Rzeźbiarz był hodowany po to, żeby właśnie robić takie, wiesz, no, kuku. Ale jednocześnie zaangażowali się w plakat, to też chyba dla nas, tak patrząc na to, nie jest do końca... I co? Nie zrozumiałem. Jednocześnie zaangażowałeś się w tworzenie plakatów. No, ale zostańmy jeszcze przy debacie. Plakaty to był pretekst, żeby się zbliżyć do Grotowskiego, wiesz, to jest tylko pretekst. Ja, piszą mi ciągle, że jestem plakacistą. Ja już 30 lat temu skończyłem, na Szulcu chyba skończyłem i na Karce z Podróży, bo wtedy z kolei to była sytuacja, że materialnie też nie mogłem, znaczy ja cały czas robiłem rzeźby, no wiesz, no to jest bardzo trudne, ciężkie, wiesz, no, wiesz, od strony organizacyjnej, finansowej, tylko na wariackich papierach robiłem te rzeźby, pracę, a plakaty, no bo się, wiesz, no to głównie, wiesz, no Dzikiego, czy Waldka Dzikiego, czy tego Grzegorzewskiego, wszystkich znałem osobiście, więc to, wiesz, to jest, to też była inna sprawa. Robiłem też filmowe, jeszcze kilkadziesiąt zrobiłem filmowych. I nie wstydzę się, chyba że kogo wiesz, nie wstydzę, w sensie, że wiesz, no robiłem, bo musiałem coś robić po prostu, wiesz, to jest. I grałem wtedy też, zresztą w filmach grałem tak samo, i to było też na przetrwanie, jest troszeczkę tak, jak mówię, robiło się, żeby nie zwariować, no, i tyle, no, żeby, nie wyobrażacie sobie, jaki to był czas, wiesz, to też, to ci, co osądzają jeszcze i ciągną, wypominają jakimś tam ludziom, że tutaj, żeby dostać paszport, to tam, wiesz, coś tam podpisali, coś tam. To jest w ogóle to śmiechu warte, jest w ogóle już to ten, ale już nie wchodźmy w te tematy, bo to jest, wiesz, rozkroczymy się w połowie. To do Marksa wróćmy. Ale co, mamy o Marksie? Nie, no powiedz tylko, jak to jest odbierane, jak ty go modyfikujesz, bo widziałem go z bezpiecznikami, wiesz, czy z czym to tam było. No. Przedawany też jest, on się stał takim, ja dostałem od naszych przyjaciół z kupiony właśnie ten do zamknięcia. Nigdy go nie użyłem, bo nigdy zawsze kończy wino, ale no nie, no, on jest dość tak przewrotnie zrobiony, bo ja kupiłem go w internecie, te korki, i wiesz, korki się pod ciśnieniem wsadza. W związku z tym on jest trochę szerszy i nie można, nie spełnia swoich funkcji, czyli jest zostawiony. Nie wiem, sztuki. Tak. I nazwałem go Tapo Marx, bo wiesz, bo bracia Marx, komicy, i pomyślałem się, Tapo korek po włosku bardzo brzmi fajnie, jak imię też, tak? Tapo Marx ten jest z kolei, jakby jest ostatni brat Marxu, wiesz. No. Nie, no ja z niego zrobiłem już tyle rzeczy, ta wystawa i dość skromna była, no, mimo że 360 prac wystawionych moich, Karol Marx. Skapitalizowałeś Marksa.
Ale wiesz co, teraz już wielu robi, zajęło się Karolem Marksem i to bezczelnie zżynając, bo jak też ktoś mi powiedział, a co ty masz copyright na Karola Marksa? Ale wiesz, a wcześniej przez te lata nikt się, to był temat taki dość śmiercący. No dalej wiesz, nie było wiadomo, jak to wtedy, że wiesz, nagle tęczowe Marksy w różnych kolorach, że można sobie wybrać, ja tak mówiłem, no wiesz, no, kiedyś był przypisany jednemu kolorowi, że czerwonemu, no, a teraz wiesz, no we wszystkich kolorach jest, no i mało tego, coraz bardziej wychodzi na to, że w wielu sprawach Karol miał rację, wiesz, tylko że przypisano go czarnej utopii, że obwiniają go o czarną utopię. Ja tutaj nie chcę żadnych deklaracji składać, bo ja uważam, mówię, że to jest jedna z tych prac, które robiłem, te prace w kontekście politycznym, które są ambiwalentne, czyli w ambiwalentne wymowie. Jak się pytali, dlaczego pan obciął palce, mówiłem, dlatego, że łatwiej to wyrzeźbić. Mniej materiału potrzeba. I to jest ten, a ktoś sobie jak interpretuje, to już jego sprawa, wiesz, ja nie jestem publicystą. I te, im bardziej te znaki, mimo z tej takiej niby prostoty, są jednak nośne, bo czas jeszcze im dopisuje, wiesz, nawet takie moje rzeźby są używane w różnych kontekstach, bardzo odległych niż już, których ja je stworzyłem. To jest grób Staszka, właśnie, nie Staszka, tylko Ryszarda Cieślaka. Strasznie mi się podoba a propos rozkładu, jak mówię o Neapolu, jak ja ten grób zobaczyłem, który już w zasadzie się rozszedł we wszystkie strony, ja bym to zachował, wiesz, zachował. Ten krzyż drewniany Getztakiewicz zrobił, a już tam obok leżał pod granitem, a ten biedny, gdyby nie ta Wrocław, miasto, stolicą europejskiej kultury, i troszeczkę ja się przyczyniłem, bo już miałem do czynienia z Wrocławiem, tam miałem jakieś wejścia i powiedziałem, że to jest wstyd po prostu, że wiesz, no taki człowiek ważny dla tego miasta nie ma swojego grobu, no wiesz, no. A tu Puzyna, to jest pierwszy mój nagrobek dla Konstanty Puzyny i tu też jest niby stalówka z krzyżykiem, nie wiem, wy jesteście młodsi troszeczkę, ja chyba ostatnio jeszcze pokolenie, które jeszcze pisało, kaligrafowało stalówką z krzyżykiem. Ten tutaj kolega obok na pewno to robił, ale to jest łódka, przewrócona łódka do góry nogami. To też z tego doświadczenia mojego, wiesz, wszystko przechodzi przez wszystko, wiesz, nie ma tak, ja gram. Mam jakąś talię kart, która, ale mam dużo jokerów w tej talii kart. W tym sensie, że tak jak wyszło na przykład z Pendereckim, on też ten sarkofag nie wziął się z niczego, tylko z mojej lektury i mojego próby przełożenia Vision and Prayer poematu Dylana Thomasa na rzeźbę. No, ja się długo strasznie z tym zmagałem. A skutkiem pobocznym stał się jeszcze Penderecki, jeszcze pobocznym, ale taki, no, jakby to powiedzieć. No, tutaj on ma pół kwaterki, tu zobacz, to kwatera, on ma pół kwaterki. Tu jest bardzo piękny wiersz Różewica dedykowany Ketowi. Czas na mnie, czas nagli. Co ze sobą zabrać na tamten brzeg? Nic. Więc to już wszystko, mamo? Tak, synku, to już wszystko. A więc to tylko tyle? Tylko tyle. Więc to jest całe życie? Tak, całe życie. I wiesz, to takie zejście i stąd też ta salówka, bo to cofnięcie się do dzieciństwa w sumie, bo to język taki dziecka, nie?
Znaczy jakby dziecko się pytało matki, no, nie? Niżej. A tu jest krawężnik dedykowany mojemu mistrzowi od kamienia. Jak ja byłem taki aniołek, bo dojeżdżałem. Po lewej. Ja jestem po lewej stronie. Sam sobie przyciąłem włosy, bo byłem za piękna i tam ryzykowałem dużo w tych kamieniołomach. Zresztą nazywali mnie, że jaką miałem ksywkę właśnie. Bella. Coś tak śliczna, coś taka. Bo tam jeszcze więźniowie też pracowali z drugiej strony rampy. To jest Gniewków, to jest bliźniaczy kamieniołom do Grozrozen. Dopiero w latach 70. Grozrozen zamknęli z respektu dla pomordowanych. Ale w tej chwili 500 metrów dalej są prowadzone prace, także. Ale dajcie może dokończyć. W każdym razie tutaj jemu poświęciłem taki monument, bo krawężnik wyprofilowany tak, żeby jego profil, bo on, wiesz, całe życie robił krawężniki, tylko oni dostawali taką szablon na zmianę przekroju. Te krawężniki zresztą eksportowało się na całą Europę Zachodnią, a u nas się robiło to gierek cementowe, ale te granitowe, i oni za te 3 flaszki wódki, jeżeli po godzinach jeszcze zostali, zresztą mało który miał 10 palców, ja tylko mogłem, śmiałem się, że jedną ręką mogłem 5 piw zamówić. Zabił się na tym swoim zdemobilu motorze i jemu zadedykowałem ten krawędź. Gdzie on jest? Leży, tak? Leży tam, tak, w Chocianowie, tam przy tym. I z tego powstała idea pomnika. Tonino Guerra, jak to zobaczył, mówi, to akurat umarł Fellini, i mówi, zrób coś takiego dla Felliniego. Ja mówię, tak, tylko ten był anonimowym człowiekiem, to jest pomnik dla anonimowego człowieka. Fellini był postacią rozpoznawalną, mówię, nawet w tym właśnie tym, po tym kapeluszu, szarpie, jaką nosił, wiesz, i to też. I wymyśliłem to, że właśnie musi to działać jak Meridiana, ale też mieć to życie nocne. Tu jest akurat z Wrocławia zdjęcie, bo miasto długo nie zdecydowało, nie wiedziało, co z tym zrobić, gdzie postawić, więc podarowało lotnisku. Ale lotnisko zbankrutowało. Miało się nazywać Fellini. Tak, nazywało się Fellini. Ale ja to wykorzystałem i dla Festiwal Gutka przywiozłem. I to stało przez, bo zresztą to dedykowane Tonino Guerra. Zrobiłem taką też Felliniego przenośnego, taką z lataleczką. To zobaczycie. To zobaczycie na filmie. To jest Kieślowski, którego znacie pewnie. To idea jest taka, że po prostu on dalej kadruje. Stoisz przed grobem, a on ci kadruje jakby to, co widzisz. I zamiast krzyża, tylko są te dłonie, bo to no też. 300 zł. 300 zł, znacie tę historię, tak. Tylko, że tu było jeszcze tak, to jak mówię. Pisałem w tym, nie wiem kto tam. Z archiwum artysty. Tak, że to było, wiesz, dość tradycyjny sposób podejścia do nagrobka, czyli wiesz, no jest ten element symboliczny, te dłonie, co prawda żywe, znaczy to nie zamyka się tak jak u Felliniego, nie jest istotna ta kolumna otwarta, ta wiesz, tu jest cień, jest istotniejszy. To jak tutaj ta idea, że on kadruje ci dalej życie. I czyli to się nie sprowadza do tych rąk. Ręce są jakby tylko pośrednikiem tego, co widzisz. Ale coś one są tak. Co? Mówię, że są odwrotnie coś ułożone. To zaraz powiem o tym. A to tutaj
Bo na wystawie ja zrobiłem, nie przyznałem się policji, bo jak się pytali, czy pan ma, że jest kopia, nie przyznałem, bo u mnie stała cały czas w Rzymie kopia i przywiozłem ją, bo ja zawsze robię dwie, bo zawsze przypuszczałem, długo zastanawiali się, żeby ukraść te dłonie, bo 16 lat chyba, ale jak na policji się nie przyznałem, że mam kopię, jako dopiero przywiozłem tutaj na wystawę, która jest w Mocaku i tam zastąpiłem, on kadruje, po prostu jest monitor z tą sceną, jak Linda biegnie za pociągiem. I czy złapie ten pociąg, czy nie złapie, to są już trzy różne, tak, z przypadku, tak, trzy różne możliwości. I tutaj jakby takie dointerpretowanie, jakby zresztą na tej wystawie się bawię w takie różne inne konteksty. Krakowskiej teraz. Krakowskiej, tak. Ale co jest ciekawe, że zobacz, ta dziewczyna, to znalazłem w internecie, ma identyczne układ dłoni, co na moim rzeźbie. Co to znaczy? Że jest zainspirowane, że zostało to moją rzeźbą, bo klasyczny układ dłoni jest taki przy kadrowaniu, czyli dwa wskazujące i dwa kciuki. Ja to zmieniłem, żeby wzmocnić to w sensie wizualnym, jakby dać większą siłę temu, a dwa z powodów technicznych, bo by tutaj bardzo łatwo pod ciężarem mogą się rozłamać te palce. I teraz jak dzieło sztuki może wpłynąć na ucieleśnić. Nie, przetransformować symbol. Co? Wytatuowane odwrotnie. A nie, no to odwrotnie, zależy jak z tamtej strony będzie, to tak, tu jest odwrotnie, na wystawie ja odwrotnie postawiłem, na grobie jest tak, w tę stronę. Zobacz, cofnij się, jak się cofnę. Tak, na... tak, ale gdyby się odwróciło, to nie jest tak pewnie, one też nie są odwrócone. No zobacz tutaj, to jest tak jak... Tak, to bez... Ale piszesz też o tym właśnie, że... Ja pamiętam, ale poczekaj, o co chodzi, że teraz... Młodzi, bo Kieślowski to był chyba ostatni, który jeszcze tak robił, wiesz, składał, znaczy tak. Tak, już o tych katalogu. No i już nie robi, bo się patrzyli w ekran. No zobacz, widziałeś czasami Polańskiego, widziałeś na zdjęciach, że tak robi, to Polański patrzy w ten, w lupkę albo wiesz, w ekran już. A Kieślowski był jaki taki... On zresztą sam podkreślał, że jest rzemieślnikiem, to i nawiązywał do tej tradycji, choćby właśnie przez ten, że on tak... Czy potrzebujesz kadrować? Przecież kadrujesz, masz na tyle, jak oczywiście, jak używasz aparatem, no to szukasz kadru, ale tutaj to jest akurat... Wiesz, ale ten odruch automatyczny, jaki miał, to jest nie było niezwykłe. W każdym razie teraz pojawiła się ta fala, że młodzi zaczynają właśnie składać te dłonie, ale nie tak jak kiedyś, tylko jak jest na grobie Kieślowskiego, czyli ja zmodyfikowałem gest symboliczny. Moja rzeźba narzuciła, zmieniła ten gest. I to na przykład ten tatuaż u tej dziewczyny wskazuje, że to jest wzięte z mojej rzeźby, bo nikt wcześniej tak nie robił. I nie, czyli wiesz, jak w ogóle w reklamę już weszło, jak czy czytam ten młody latało. To była jedna z najsłynniejszych kradzieży ostatnich trzech dekad, można powiedzieć. Kradzieże przyczyniają się... I chodzi o dzieło sztuki, oczywiście. Kradzieże przyczyniają się popularności, jak wiemy, rzeźby, bo ona w tej chwili, jak w internecie zajrzycie, to jest jedna z 10 najbardziej słynnych rzeźb nagrobnych na świecie. Pojawia się w rankingach takich. Wiesz, nie ze względu na Bednarskiego, ale na Kieślowskiego przede wszystkim, wiesz, ale jednak, wiesz, jak się połączy siły, to... No i ty jeszcze z tych polskich złowiarzy, to oni są istotne w tej odegraniu. A tu mamy Fangora, który przyłamał z kolei tą nieobecność koloru na cmentarzach polskich, no bo jak Fangora było zrobić bez koloru? Przy czym pod spodem jest ten kręg idealny, wypolerowany, a to jest taka wstęga Mebiusa, ale nieskończoność przerwana, czyli
Nieskończoność, która ma początek i koniec, to też takie jeden z paradoksów, na których ja zresztą pracuję zawsze, że to szukam tych jakichś takich rzeczy, które jakby przełamują nawet myślenie zdawałoby się oczywiście, no stęga Mebiusa to stęga Mebiusa, ale wiesz, pęknie przeciętna. Przy czym tu są dwa kolory jego ulubione, zielony i niebieski. I ponieważ on w zasadzie uprawiał coś takiego, co klasyfikujemy jako op art, tutaj jest, to jest, na zdjęciu nie widać, ale jest zmienność, odbicie i nieba, i drzew. Coś spieszymy się? Nie wiem, która jest godzina. Byszko, ja przepraszam, że przerywam, bo jest to fascynujące, ale pół godziny, bo musimy Karolinie dać żyć. Okej. To macie tutaj, zobacz, trzeba... Nie, ale mamy osobę... Bo Karolina nie będzie miała jutro, nie dożyje. Ona może nie dożyć jutro, a musi. Nie, to ja skończymy w 20 minut. Jeszcze taki 5-minutowy film wam pokażę, żeby się troszeczkę na wesoło skończyć, bo mówię, człowiek nie tylko płacze, ale i się śmieje. No, a ja nikt mojej na przykład osoby nie jest w stanie połączyć z tym moją nagrobną działalnością, bo ja nie należę. Dużo masz ostatnio pracy. No, bardzo, coraz więcej niestety. No. I nie mogę tego przerwać. To jest chyba już... Ja stoję w kolejce, zamówiłem. Zbyszku, czekaj, spokojnie. Siedzimy w tak, Zbyszek. Nie umieraj, długa jest kolejka, poczekaj. Słuchaj, chciałem wam zwrócić, że czasami rzeźby od tyłu są ciekawsze. Zobacz, jak na tym zdjęciu. Tu dopiero widać formę tej wstęgi Mebiusa od tyłu. Trzeba zajść czasami od tyłu. Wiesz, no, żeby się nie rozmaicać sobie to życie. Nie tylko tak, tylko po prostu. Ale poczekaj, to się otworzyło już? Tak. A to była inspiracja, czyli jeden z obrazów, znaczy ten obraz jest akurat Muzeum Sztuki Łódzkiej, ale czyli tu jest ten zielony, niebieski, ale ja przekładam to na uprzestrzeniam, czyli też zmieniam tą taką proste jakby to te, wiesz, ja myślę nie dwoma wymiarami, nawet nie trzema, musi być zawsze więcej wymiarów, żeby coś żyło naprawdę i wiesz. No to tak, żeby jeszcze już nie będziemy wchodzić głębiej. A to jest taka rzecz dość najskromniejsza, jaką zrobiłem, czyli na grób moich rodziców. To jest serwetka szydełkowana przez moją mamę. Te dwa splecione ze sobą krzewy ze ślimaczkiem, który mówię, chodzi po tym cyferblacie, tej doniczki. Bardzo odstająca od tych pozostałych, jak widzicie. Co prawda tutaj w tej jest ten motyw splecienia i to jest pierwsze moje odstępstwo od No, są to nogi kobiece, tak? Nie, to jest dla ginekologa dębskiego, żona zazwoli. Ale może pozwolicie, bo nakładają się wasze głosy. To jest dużo nas jest. Tu jest, to jest jak żona tego ginekologa bardzo słynnej postaci, który tutaj właśnie wielu kobietom pomógł, ale jak żona zadzwoniła do mnie, to ja odmówiłem. Powiedziałem, wie pani, ja tylko robię dla znajomych, przyjaciół, ludzi kultury, a ginekologia to tylko z jednym się kojarzy trochę. Ale po 5 minutach odzwoniłem i powiedziałem, dobrze, zrobię, jak pani przyjmie moje warunki. I to jest, jeżeli zobaczysz, to może być ich dwoje splecionych po prostu ze sobą. To może być drabinka DNA, a ja to nazywam
pępowiną między niebem i ziemią, wiesz. I przede wszystkim jest to forma organiczna, wiesz, to czyli tu jest, trzeba jeszcze o sytuacji wiedzieć, że tu jest drzewo obok, które tu wiesz, to jest wertykalne, ponieważ to jest w drugim rzędzie, nie pierwszym. A przede wszystkim, no mówię, pewnych rzeczy do końca nie ma co interpretować, wiesz, dopowiadać aż do końca. No. To jak wiesz, no Stańko, no też ten, znalazłem ten kamień, który uważam, że był tak super i zrobiłem to. To jest, wszyscy się pytali, co, będzie trąbka? Mówię, no oczywiście, musi być trąbka. Na początku myślałem nawet o takim pustym futerale po prostu, wiesz, ale to właśnie to byłoby taka symboliczne, proste i wiesz, no. A to jest czasza, dosłownie trąbki, ta końcówka, to jest w proporcjach. No. A jednocześnie jak na wprost patrzeć, to jest jak ten stara tradycyjna płyta, ale uprzestrzeniona w trzech wymiarach. A nie mówiąc o tym półkolu, czyli jakby wysuwanej płytki z okładki, ale to jest też macewa, no, nawiązanie do macewy. Dla mnie tam jeszcze na wystawie dodałem obraz Boscha, ten przejście, ten, bo Tomek coraz bardziej się stawał taki, wiesz, właśnie w innym wymiarze już zaczął, coraz bardziej był w tym dmuchaniu metafizycznym. No, w zakładach tutaj lepiej widać, bo to było lepsze zdjęcie jak tutaj. I to istnienie poszczególne, ponieważ to jego ulubione było takie, sformułowało od Witkacego przejęte, że on jest istnieniem poszczególnie, IP. Znaczy, ta rzeźba w niesamowity sposób, Krzysztof, myślę, że wszyscy to widzimy, pokazuje to przejście po prostu od kamienia, który znalazłeś do rzeźby, do wydobycia formy, bo to jest jakby ten kamień jest i jest, jest to ta twoja ingerencja, no nie, w niesamowity sposób przechodząca, jakiś taki bardzo poruszający, uderzający. Ale pozwólcie dokończyć ze względu na czas. To jest właśnie siła. Każdy kamień, każdy materiał ma w sobie już przekaz. Dlatego tu jest oczywiście sprawa skali, zostawienia właśnie tej, ja mówię, tego niedopowiedzianego do końca, bo ja wcześniej jednak szedłem jednak tym tropem takim symbolicznym, no jednak stalówka z krzyżykiem, czy no dłonie, mówię, dopełniały się, no, znaczy najbardziej tradycyjny to chyba jednak Puzyna, no po prostu, wiesz, no ale to było takie, ale też pasujący do niego, myślę, że to już no. A tu jest właśnie ta inspiracja boszowska. A tu już jesteśmy przy Zagajewskim. To też oczywiście do miejsca, ja widziałem w jakim miejscu stoi, wiesz, dlatego się różnią te sarkofagi. On ma tutaj najście taki po skosie, ma pół przestrzeni, co ten Penderecki. To też oczywiście ważna skala. Tutaj zdjęcie zrobione trochę z dołu, wiesz, bo kartki są większe w stosunku do podstawy. Jedna z obiektów tu deformuje jakby skalę, a ten ma znacznie więcej przestrzeni. Tu jeszcze światło było prowizoryczne, ale ta jedna, to jest heksagonalna forma, ta klepsydra. I tutaj ten jeden bok jest wypolerowany, stąd to taka iluzja takiego wibracji, niematerialności. A reszta jest satynowana. I tutaj odwrotnie, tamtym było Carrara, te kartki są właśnie takie organiczne przez użycie tego bianco statuar użylonego, które ma te właśnie przerosty i to bardzo.
troszeczkę tak jakby spłukiwało się pismo, nie? Tutaj jakby to palimpsest był taki, nie? Tekst na tekście, tak wiesz, trochę. No i ten wybór tego wiersza, bo spróbuję opierać się o okaleczony świat, bo taki najsłynniejszy. Ja miałem inną propozycję, chciałem walizkę, tylko to też, ale no, myślę, że w końcu jest dobrze, jak jest. Do Dylana Thomasa masz. Do Dylana Thomasa? A nie, tu jeszcze chciałem wam pokazać, jak kiedyś ja sam tą rączką tłukłem bez żadnych właśnie technologii wyższych. To jest 80 rok. To jest praca, którą poświęciłem mojemu przyjacielowi, rzeźbiarzowi zakatowanemu na Izbie Wytrzeźwień we Wrocławiu. Od niego dostałem też sześcian czarny, który stanowi centrum tej rzeźby. I to jest omasz a Igor Szum. O. Jak to się nazywa? Omasz a Igor Szum. On się nazywał Igor Szum. Rzeźby. Pomost. Co? Nie o pomoście coś było między. A nie, no to pomost to Tanatos jest pomostem. Pół łodzi z tej, pół łodzi z tamtej. Ja wam już takie na skróty mówię, pewne rzeczy możecie tam przeczytać. Oczywiście, wiesz, no jesteście antropologami, to co ja mam, kurde, do was gadać jak antropolog? No ja gadam prostym językiem rzeźbiarza. Tutaj ukradli nagrobek Kieślowskiego i tu proponuję, poczekaj, puścić ten filmik, żebyśmy się troszeczkę rozerwali. To będzie prawie już koniec. Tak. Poczekaj, to gdzie tutaj mam to? A tu jeszcze raz otwieram. Pół minuty z Felinim Przenośnym. To jest minuta 57, takie trzy odcinki. To jest z tego filmu Mai Itali. Państwo to widzą? Tak. Idea przenośnego pomnika nie jest zła, nie? Bardzo dobrze. I to zrobione po prostu tak, ad hoc. Tańcem z pomnikiem. I tu miała być projekcja Grande Bellezza, ale nie stać było nas, naszego reżysera na wykupienie, naszego producenta. Tu siedzę z publicznością, dobra. To tylko, żebyście zobaczyli na żywo ten przenośny pomnik Feliniego. I teraz, gdzie tutaj się, a tutaj nie tutaj, dobra. A tutaj jest taka dłuższa będzie sentencja, jak, ale nie chcę spalić, potem wam dopowiem. To jest tutaj to mieszkanie, gdzie jesteśmy teraz. To są Moby Dicki. Teraz to jeszcze inne. Karol pozdrawia was. Wielkie fermento. Warszawa tętni życiem. Zaszły olbrzymie zmiany, od kiedy wybrnęliśmy z tej czarnej dziury. To było przed Kaczyńskim. To jest tak zabawowo, że Włosi są biedni, Polacy bogaci. Tak naprawdę. Włosi zmywają szyby. Kiedy na początku lat 80. poleciałem do Rzymu, było zupełnie inaczej. Teraz żyję w takim rozkroku. Jedną nogą w Warszawie, drugą w Rzymie. To widok z mojego balkonu, to jest Santa Lucia. Wreszcie pana znalazło. Mieszka pan w Warszawie, prawda? Tak, trochę tu, trochę w Warszawie. 4 dni temu umarł mi mąż. Przykro mi. Był wspaniałym człowiekiem. Nie wątpię.
Mówili, że jest kamorystą. Kamorystą, mój mąż. Przecież wybrali go na burmistrza. Wszyscy go lubili. Nie zasłużył sobie, żeby tak skończyć. Śmierć. Słynna aktorka napolitańska. Chyba źle zrozumiałem. W więzieniu? W więzieniu. Ale co to ma wspólnego ze mną? Już wyjaśniam. Mam syna, który kocha kino. To jego wielka pasja. Zna wszystkie filmy na pamięć. Chciał studiować w Rzymie. Ale ostatecznie wybrał Warszawę. No proszę. Też trochę odsiedział za morderstwo, ale był niewinny. Pokłócił się z jakimś chłopakiem. Sędzia miał głowę na karku. Porządny człowiek. Uznał, że to była samoobrona. Kiedy wybraliśmy się z mężem do syna, nie wziął nas na zwykłą wycieczkę. O nie. Poprowadził nas po cmentarzach. Pełno w Warszawie. Faktycznie. Pełno. I na jednym z nich zobaczyliśmy pańskie urocze dzieło. Figę. Wypadło mi z głowy, ale mam tu zdjęcie. Oto ono. Ach tak, to pomnik nagrobny Krzysztofa Kieślowskiego, genialnego reżysera, wyjątkowego człowieka. Kieślowski, tak. Kiedy mąż zobaczył pański nagrobek, to znaczy zrobiony przez pana, wzruszył się. Tak bardzo się wzruszył, że aż się popłakał. Proszę mi wierzyć, potem otarł łzy i powiedział do syna: Rafał, jak umrę, chcę mieć taki sam. I właśnie dlatego tu jestem. Nie do końca rozumiem. Czego pani ode mnie chce? Ma pan zrobić taki sam nagrobek. Taki sam? Identyczny. Pani żartuje? Ależ to niemożliwe. To są rzeczy niepowtarzalne. Przykro mi z powodu pani męża, ale nie zajmuję się nagrobkami. Jestem rzeźbiarzem. Cena nie gra roli. Maestro, pozwoliłam sobie. To nie kwestia ceny. Przykro mi. Przyniosłam zaliczkę. Proszę, nie chodzi o pieniądze. Po prostu nie można kopiować swojej rzeźby. Kultura. To w porządku, maestro. Nie mogę, proszę pani, naprawdę. Przykro mi. Głupi. Szwagier chciał, żebym przyszła sama, bo chwilowo jest nieco uziemiony. Powiedział: idź, a jak będą problemy, to ja do niego wpadnę. No, naprzeciwko. Areszcie domowym. A to jest moje mieszkanie tutaj na górze. I to jest rób Benvenuto Cellini, Niccolò Cellini. Troszeczkę się przestraszył chłopak. Tu niestety przycięliśmy, a tam było Campo dei Fiori i z tymi plastikami zbieranymi, a mamy końcówkę, kiedy idę do najsłynniejszego krytyka sztuki we Włoszech, Achille Bonito Oliva, który zresztą napisał o mnie książkę Sztuka jako samoobrona. Idę poradzić się, co robić. Nie wolę dalej. Chciała mi dać pieniądze. Miała całą torebkę banknotów. Setki, pięćsetki. Nie wiem, co mam robić. Słuchaj. Artyści nigdy nie wiedzieli, co mają zrobić. A później akceptowali wszelkie oferty. Bo artysta tworząc zapomina, kto zamówił dzieło. Mówi, że wkracza na terytorium pamięci przyszłych pokoleń. W Muzeum Archeologicznym w Rzymie stoi po piersie Nerona, który wyprzedził trendy i zorganizował l'estate romana, podpalając miasto.
W XX wieku również powstawały portrety zbrodniarzy, także ze świata polityki. Z prawicy, z lewicy, Stalina, Mussoliniego, Salazara, Franco. Sztuka działa jak odplamiacz. Zbrodnie zostają przebaczone w imię piękna. Widziałem nagrobne rzeźby, które postawiłeś w Warszawie. Uważam, że paradoksalnie jesteś wspaniałym cmentarnym awangardzistą. Cmentarze wyciągają z ciebie to, co najlepsze. Czyli jak nagrobę chciała tam była? Taki sam jak Kieślowskiego. No dobrze, czyli jaki? O taki, gest reżysera. No to dla niej zup taki. To jest odlewnia, z którą współpracuję od 20 paru lat. Cześć. Co tam u was? To jest w porządku. Pół mojego wątpliwika. Model. Słuchaj, nie widziałeś przypadkiem takiej kobiety? Seniora. Czarna, chuda, neapolitański akcent. Nie, nie było tu takiej. No, na pewno? Nikt się nie wypytywał? Nie. Gdyby ktoś mnie szukał, zadzwonisz? Dlaczego ktoś miałby cię szukać? Nieważne. No, dobra. Polecam cały film do obejrzenia. Jak się skończyło? To jest, to są cztery epizody, czterech... co mam zrobić? Trzymać się do zastępniania, nie? Nie. Ale coś wezmę jeszcze, może pokażę jeszcze na koniec. To są ten Bruno Colella, reżyser z Neapolu zresztą pochodzącej. Wszyscy prawie tam z Neapolu. Jerzy Stur gra jedną z głównych ról, jako bo oni w poszukiwaniu pieniędzy jadą do Polski na ten film, żeby wyprodukować, bo to jest film w filmie. I on jako dyrektor telewizji polskiej, to jest piękny epizod, okazuje się, że ma całą szafkę kasety, takie soft porno z taką gwiazdą włoską, które mówi tak, jeżeli panowie zatrudnią tą kobietę, jak ona wspaniała, to jest moja miłość z młodości, to i cała komisja, ciało jest popiera, da wam kasę na ten sobie film. I oni się sprowadzają tą soft porn, tą gwiazdę, która już się rozrosła bardzo. I jest taka kolacja, Stur z nią obgryza kości tam, jak w wielkim żarcie prawie. Każdy raz, że są to cztery epizody, jak mówię, jak w takim klasycznym dowcipie z czasów komuny, tylko że jest czterech artystów, my jesteśmy w tym samym wieku, wszyscy mieszkamy w Rzymie od 20 paru lat, jest Amerykanin, ale zamiast Rosjanina mamy Duńczyka i artystę z Malezji. Jesteśmy tutaj. I cztery epizody. Mój epizod, ja sam wymyśliłem na tym, podstawie tej kradzieży nagrobka Kieślowskiego. I historia też jest taka prawdziwa, że do mnie rzeczywiście zgłosiła się kobieta, która tak była natalszywa, że się z nią spotkałem i mówiła, że ona chce mieć, mąż chciał mieć taki sam nagrobek jak Kieślowski, bo tak mu się podobał. No. Ja odmówiłem, a tutaj była, no, tutaj może powinienem przyjąć tą propozycję, kurde. Krzysztof, pytanie padło z sali, gdzie możemy zobaczyć całość? To jest, parę razy był, znaczy to Telewizja Polska zakupiła, ale przed Kaczyńskim i nie puszczają, bo tam jest, nie wiem, że jest Stur, jest parę troszeczkę scen takich, homoseksualnych innych, bo też, no, w każdym razie zakupili i nie puszczają tego filmu, no.
Znaczy skrócili go bardzo, bo to on jest dość długim filmem. Tam 2:40 chyba trwało, skrócili go chyba do... Zamiast dwóch w odcinkach pokazał, bo wiesz, no tam jakieś takie, te, nie wiem, co za tym stoi. W każdym razie były pokazy, było kilka pokazów w Warszawie. Zrobimy w Zakopanem. Tak. Prywatnie ja... Jutro. Ja oczywiście mam filmy. Mam, znaczy, bo został wydany w ogóle, ale jest po włosku i angielsku jeszcze, ma Italii. Tu jest Bednarski, tu jest Lim, tu jest ten Kostami i Kirchhoff. Dalej nie znamy tytułu. Ma Italii. I to już Feltrinelli. No patrzę się, bo sam sprawdzam. Że... Ale ja mam tą wersję polską już z dubbingiem. No. Tylko to, no niestety jest gorsza od tamtej, bo tam wyszło, jest dużo dobrej muzyki, bo ten człowiek się przyjaźni dużo. W ogóle same gwiazdy włoskie grają, tacy słynni komedianci. Zresztą był nagrodzony i też, tylko wyszedł w złym momencie, bo wtedy wyszedł ten square, kwadrat takiego Szweda, komediarz, świetnie zrobiony, za duże pieniądze, a to ten w ogóle bez pieniędzy zrobiony. I wiesz, no i dwa, i no, znaczy to ten, bo on też, każdy gra siebie, to taki mek dokument, czy jak się mówi, ten każdy gra siebie, i każdy gra we własnych wnętrzach, no, w pracowniach, w mieszkaniach, wiesz tam. I tylko, że ironicznie, z dystansem do siebie, czyli wiesz, nikt się tutaj nie pompuje, a wprost przeciwnie, właśnie tak troszeczkę, każdy z siebie troszeczkę się wyśmiewa. No. No to myślę, że już jest ta pora, żeby jednak zakończyć, tak, Kuba? Tak. To się żegnamy wobec tego. Dziękuję wam. I przyszłego roku w Zakopanem możemy zaprosić Bednarskiego. Na sanki. Tak. Znaczy na bałwan, żeby bałwana ulepił. Na ten kształt brzyszku. Trzymajcie się. Dzięki serdeczne. Ja tutaj mam jeszcze więcej materiału, ale spokojnie. Zdążymy. Oddzielnie o Moby Dicku zdaje się przygotujemy. Tak. No, to bawcie się dobrze. Robimy to, będziemy mogli. Co? Okej, zamykamy. Tak, wychodzimy. Zatrzymaj sobie. Dzięki bardzo. Zamykam, tak? Gdzie wejść tam? A gdzie tutaj się wychodzi? Opuść. To jest drzwi. Nie przez okno, za wysoko. No. Nie, trzymaj się, Krzysztof. Dzięki, do zobaczenia na niski. Pa, pa. Cześć. Opuść spotkanie. Nie, no dlaczego? Opuść spotkanie. Wszystkie te książki są do zabrania. W sensie, że można je dostać? Zostało zabrane. Dziękuję. Ludzie, jak nie wiedzieli.